Dobrze, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że mogę kolejny raz gościć w Ścieszyńskiej. To nie działa, prawda? Ale słychać. Okej, ja umiem mówić głośno też, więc nie musi działać. Kolejny raz mogę gościć w Cieszyńskiej świetlicy krytyki politycznej. Asia już przedstawiła naszego gościa, ja tylko dodam, że profesor jest niestrudzonym obserwatorem polskiej sceny politycznej, ale również interesuje go ten wymiar lokalny, wymiar średnich i mniejszych miast. Zresztą profesor sam podróżuje w swoim życiu naukowym między różnymi mniejszymi ośrodkami, o czym może... Jak Kraków na przykład. Nie, no ale też Bielsko, Nowy Sącz. Teraz mieszka w Bielsku Białej, ale... Miałam o tym nie mówić, bo podobno Cieszyn się nie lubi z Bielskiem. No ale myślę, że mimo to jego uwagi będą dla Cieszynian i Cieszynianek cenne. Profesor jest też autorem, niegdyś był w takich dawnych czasach, autorem koncepcji Czwarta Rzeczpospolita. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie jeszcze z lat 2000. A w zeszłym roku opublikował bardzo głośną książkę Wyjście awaryjne o zmianie wyobraźni politycznej, w której postuluje wyjście spoza takiej logiki polaryzacji i zastanowienie się nad tym, jak możemy budować Polskę w warunkach tej naszej trudnej wojny polsko-polskiej, w jaki sposób powinniśmy rozmawiać również z naszymi przeciwnikami politycznymi. Co wydaje się w dzisiejszych czasach, myślę tu oczywiście o protestach w sprawie sądownictwa, ale będziemy rozmawiać również o samorządach, więc również w kontekście tym samorządowym wydaje mi się, że jest tutaj wiele dylematów, przede wszystkim samorządowcy, ale również obywatele stoją przed dylematami, do jakiego stopnia powinniśmy myśleć kategoriami takiej walki partyjnej, a gdzie jednak powinniśmy się powściągnąć i myśleć bardziej interesem regionu. I może właśnie od tych samorządów zacznę, bo w ostatnich miesiącach wielu prezydentów miast w mediach no, alarmuje, że samorządy są zagrożone, że samorządy czeka katastrofa. O co właściwie w tym wszystkim chodzi? Samorządy są zagrożone od wiosny 1990 roku, kiedy je utworzono, kiedy przeprowadzono pierwsze wybory. To jest w ogóle dość naturalne moim zdaniem w kraju, w którym po pierwsze panuje taki mentalny centralizm i generalnie nieufność. Bo bardzo dużo się dzisiaj mówi o nieufności zwykłych ludzi do elit, ale jest ogromna nieufność elit do zwykłych ludzi. Ja pamiętam z 90 roku bardzo duże debaty, czy można samorządom powierzyć prowadzenie szkół. Ponieważ głupi burmistrz czy głupi wójt na pewno zlikwidują biologię w szkole albo inne przedmioty, będą robić oszczędności nie na tym, co trzeba i na pewno to nie wyjdzie. Bo było przekonanie i to przekonanie żywione właśnie przez bardzo wielu ludzi z różnych opcji politycznych, że prawdopodobnie Polska jest krajem, który właśnie do samorządu, do przekazania poważnych rzeczy nie dojrzał. I na początku w ogóle był też pomysł taki, że może jednak ten samorząd gminny to miałby być taki trochę większy niż dzisiaj osiedlowy. No, rozstrzygnięcia, które wówczas zapadły, a potem jeszcze zostały poszerzone w 1998 roku, ale przez kolejne przekazywanie samorządom zadań poszły w inną stronę. No i w tym sensie można powiedzieć, że centralizm został po raz pierwszy zwyciężony. Ale tutaj te centralistyczne głowy odrastały i na przykład już w pierwszej kadencji samorządu na przykład była dyskusja, czy państwo nie próbuje jako stałej procedury wdrożyć czegoś takiego, co się nazywało decentralizacją deficytu budżetowego. Czyli mamy kłopoty z budżetem, nie spina nam się, to tak przekażmy różne zadania samorządom, tak skalkulujmy je, żeby to samorządy miały problem, a nie my. No i to jest ten problem, z którym mamy dzisiaj do czynienia. To znaczy bardzo łatwo w różny sposób niedoszacować pewnych potrzeb, czy przekazać dodatkowe obowiązki samorządom, więc myślę, że to jest
do pewnego stopnia stały fragment gry. Problem polega na tym, że on dzisiaj jest pożeniony z pewnym polityczną aspiracją czy polityczną chęcią wprowadzenia rządów, które będą sprawcze poprzez taką odgórną kontrolę. Najbardziej to było widoczne podczas ustawy. To niby ustawa techniczna, o nią nie było takich bojów jak o ustawy dotyczące sądów, ale mogła nam demokrację zwinąć w znacznie bardziej dotkliwy sposób. O ustawę o regionalnych izbach obrachunkowych. No bo ta ustawa umożliwiała tak naprawdę, no zwłaszcza znając obyczaje panujące w rządzie, odwołanie każdego burmistrza, wójta lub prezydenta w zasadzie przy podejrzeniach. Tak? Znaczy, jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa sformułowała podejrzenia, że zachodzi obawa niegospodarności, złego zarządzania majątkiem, nadmiernego zadłużenia i tak dalej, dawałoby to de facto możliwość odwołania takiej osoby. No i ustanowienie zarządu komisarycznego, tych wszystkich bardzo przyjemnych rzeczy. A już następne wybory też znamy, no, różne lokalne realia, mogłyby pójść w zupełnie inny sposób niż te pierwsze. Więc tutaj można powiedzieć, że gra jest stała i moim zdaniem raczej bym się przygotował do tego, że to jest wojna pozycyjna, która będzie nam towarzyszyła długo, bo centralizm jest bardzo silną emocją w Polsce, a to on jest takim podstawowym źródłem nieufności wobec samorządu. Tak, ale mówimy tutaj o takich trochę systemowych sprawach organizacji samorządu i związanej z tym legislacji, ale w ostatnich miesiącach, to znaczy wystąpiły pewne czynniki, które wpłyną na pracę samorządów, tak? I to jest między innymi wzrost płacy minimalnej, to są zmiany w systemie podatkowym, na przykład zwolnienie wobec z podatku PIT, czy wzrost cen energii, które sprawią, że po prostu budżety samorządowe będą mniejsze, tak? I przestaną się spinać. To jest de facto, znaczy, bo można na tą operację patrzeć tak analitycznie, a można powiedzieć, co to jest. No to ja próbowałem właśnie to nazwać jako decentralizację deficytu. To znaczy władza ma problem z pokryciem pewnych rzeczy i z radością przyjmuje, że część tego problemu może przekazać samorządom. Tak? Niech one się z tego tłumaczą, niech one się tym martwią. I teraz moim zdaniem ta definicja problemu, ona ma dwa aspekty, znaczy rzeczywiście jest tak, bo można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest bardziej centralistycznym ugrupowaniem niż inne, natomiast to nie jest tak, że podejmuje działania, które w ogóle wcześniej się nigdy nie zdarzały, tak? Znaczy gra na pewnym, wzmacniając pewną tendencję, która moim zdaniem jest dość trwała, raz mocniejsza, raz słabsza. Co więcej, bardzo bym nie chciał, żebyśmy mieli takie poczucia, w wielu sprawach tak magicznie myślimy, to jak PiS straci władzę, no to wszystko wróci do stanu normy, to już ten centralizm na przykład nie będzie groźny, nikt tego nie zrobi. Tak? Znaczy moim zdaniem to jest, będzie miało inną postać, ale zagrożenie jest ważne, dlatego ja bym powiedział tak, że samorządy mogą się bronić na dwa sposoby. To znaczy jeden to jest taka wojna pozycyjna z rządem, no, mówienie, jakie są własne cele, a druga to jest poszukanie ustrojowych zabezpieczeń. I moim zdaniem szczególnie te 4 lata rządów PiS-u pokazują, że im więcej jest ustrojowych zabezpieczeń, tym lepiej. Ale ja właściwie zastanawiam się, czy wyborcy będą myśleć takimi kategoriami, to znaczy postrzegać to jako proces, bo raczej dostrzegą to, w jaki sposób to im się odbije na ich funkcjonowaniu, tak? I na tym, że spadnie jakość czy ilość usług publicznych zapewnianych przez te samorządy, a z drugiej strony też zastanawiam się, czy wyborcy będą identyfikować samorząd jako tego winowajcę, bo przecież też nie każdy jest politologiem, nie każdy wie, jaka usługa jest w gestii. Zastraszająco dużo jest politologów. Tak. Niemniej wciąż są tacy, którzy nie wiedzą, co leży w gestii gminy, co leży w gestii powiatu, a co rządu. Jasne, ale to jest podstawowa nadzieja moim zdaniem rządzących, że pewne problemy w ten sposób, znaczy nie tylko przesuwają problemy, ale odpowiedzialność za nie, więc dzielą się i zawsze będą mogli powiedzieć, i to ten, kto ma dostęp do silniejszych mediów, będzie zrzucał skuteczniej winę na tego drugiego. Natomiast ja mam wrażenie, że tutaj jest, no mówię, obrona nie jest na poziomie tylko tym retorycznym, bieżącym. Oczywiście to jest bardzo ważne, czy
uda się samorządom, czy będą miały na tyle też przetarte kanały docierania do społeczeństwa, nie tylko za pośrednictwem mediów, żeby to wytłumaczyć, ale druga rzecz, która jest znacznie ważniejsza, no to jest kwestia pomysłu, jak to zrobić systemowo. Przy czym ja uważałem, że już kilka razy, zwłaszcza prezydenci dużych miast, powinni zrobić coś, co zrobili w roku 94, wydaje mi się, że to był ten rok, kiedy premier Pawlak zrobił taki bardzo głęboki, zacisnął ręczny hamulec, tak żeby dalej żaden proces decentralizacji nie poszedł. I oni się wybrali z taką manifestacją, na tak to możemy powiedzieć, pod Urząd Rady Ministrów ówczesny. Tak? Ja czekałem, kiedy ta sytuacja nastąpi. No, Rio było taką kwestią ograniczenia kadencji, rzeczy związane z wyposażeniami samorządowców. Były różne rzeczy, które teoretycznie można byłoby powiedzieć, no to my jednak pójdziemy pod ten teraz KPRM, tak, pod Sejm, no zrobimy coś spektakularnego. Trochę zabrakło energii, moim zdaniem, przynajmniej tym samorządowcom, którzy najbardziej sobie mogą na to pozwolić, czyli moim zdaniem to są prezydenci wielkich miast, bo inne władze są bardziej powiązane już z partiami i tak dalej. Natomiast tutaj jest ta swoboda działania największa, więc wydaje mi się, że to jest no, element ich polityki. Natomiast dla nas, obywateli, najważniejsze są zabezpieczenia trwałe. Nawet jeżeli się dzisiaj ich nie zbuduje, to moim zdaniem warto... W historii Polski są takie momenty, kiedy jak ktoś oddaje władzę, to jest takie bardzo duże poruszenie i chęć zrobienia jakichś rzeczy na trwałe, tak? Nowych i tak dalej. Więc może to będzie ten moment taki, który pozwoli zmienić sposób funkcjonowania i zabezpieczenia samorządu. I moim zdaniem raczej na poziomie konstytucyjnym niż zwykłych ustaw po tym, co się działo. A w jaki sposób PiS to tłumaczy, ten gest dla swoich wyborców i na ile to są tłumaczenia wiarygodne? Mam tutaj na myśli to, że PiS od kilku lat kreuje się na partię tak zwanych zwykłych ludzi, tak? Zbudował jakieś tam zręby polityki społecznej i nagle okazuje się, że jakimś takim skutkiem ubocznym niektórych decyzji, jak na przykład wzrost płacy minimalnej, są większe wydatki w samorządach i przez to mniejsza ilość pieniędzy, które samorządy mogą przeznaczyć na życie, na usługi publiczne, czy w ogóle na życie codzienne swoich obywateli. Czy to nie jest jakaś taka niebezpieczna droga? Znaczy ona jest niebezpieczna, ale nie ze względu na to, jak PiS to tłumaczy, tak? Bo jedna rzecz, która tłumaczy, jest bardzo groźny sposób tłumaczenia, który się pojawił w takiej już bardziej subtelnej wersji, no bo oprócz tego, że my podnosimy, a tutaj nam przeszkadzają, robimy dobre rzeczy, to jest ten najprymitywniejsza warstwa. Ale druga warstwa, która się odwołuje jednak do bardziej znających się na rzeczy ludzi, to jest mówienie o samorządach, które są bardzo zamożne, mają przecież dużo pieniędzy. I to rzeczywiście w powszechnym odbiorze, zwłaszcza jak zobaczymy skalę na przykład inwestycji dokonanych przez samorząd wtedy, kiedy był duży napływ środków europejskich, rzeczywiście można mieć wrażenie, że ten samorząd jest zamożny. Tak? Tutaj odnowili, tam coś zbudowali, tu upiększyli, więc mają pieniądze. Tak? I to, jeżeli się patrzy zwłaszcza na to, jakie to ma skutki, no to jest nieprawda. To znaczy samorząd rzeczywiście jest teraz w sytuacji takiej, że ma z okresu tworzenia inwestycji bardzo często długi, to znaczy, no bo musiał mieć swój wkład, więc jest zadłużony. Nowych pieniędzy tego typu na inwestycje może już nie być, więc unijnych, tak. I do tego dochodzi jeszcze właśnie ten strzał, tak? Także nagle z jakoś tam ustabilizowanych i mających dobrą opinię ze względu na te środki inwestycyjne, ogromne, podmiotów, nagle staną się podmiotami bardzo słabymi, no i to już może być rzeczywiście widać w tym roku. Natomiast jak pani pyta w ogóle o cały ten manewr z pensją minimalną, płacą minimalną, no to ja uważam, że to był błąd PiSu, to znaczy na bardzo różnych poziomach, to znaczy nie wzięto pod uwagę, jak dużo ludzi zacznie się zastanawiać nad tym, jakie są dla nich skutki tego. To znaczy, że część zwłaszcza jak Polacy usłyszeli, 4000 będzie płaca minimalna, tak? To po pierwsze, część ludzi płaci ZUS, który jest powiązany z płacą minimalną, więc pomyślał sobie, no to ja będę płacił dwa razy większy ZUS, tak? Jeżeli ktoś jest na samozatrudnieniu, to jest problem. Część osób pracuje za 3,5, 4,5 albo 4, ten mówi, dobrze, to ja będę zarabiał płacę minimalną, tak?
Czyli będę w zasadzie po tej reformie, ja będę zarabiał tyle, co wszyscy najmniej zarabiający. Więc było ileś myśli, które przebiegło przez polskie głowy, niezgodne z tą intencją, że teraz robimy wszystkim dobrze. Tak? Okazało się, że to, moim zdaniem, to był jeden z elementów, który wprowadził Polaków w konfuzję, zdumienie i być może odebrał też Prawo i Sprawiedliwość głosy. Poza tym no, to też jest taka rzecz, która widać była w tych badaniach, tak, choćby prowadzonych przez Sadurę i Sierakowskiego, ale bardzo wielu innych, że takie bardzo duże dawanie pieniędzy w pewnym momencie no, jednak budzi w ludziach taką naturalną reakcję zdroworozsądkową. Tak? No dobrze, to skąd oni na to wszystko pieniądze wezmą? Tak? Skąd to będzie? Oczywiście tutaj jest wiadomo, że to przedsiębiorcy zapłacą, ale właśnie w sektorze publicznym też będzie trzeba podnosić te płace i tak dalej, więc wydaje mi się, że to był ruch nieprzemyślany, natomiast te konsekwencje, o które pani pyta, takie w relacjach między samorządem a rządem, w bieżącym funkcjonowaniu samorządu, rzeczywiście będą dla większości ludzi nieczytelne, ale to tak jak bardzo dużo rzeczy, wokół których toczą się różne spory kompetencyjne w państwie, wydaje mi się, że to jest trudne do przezwyciężenia, nie wiem, czy ktokolwiek sobie może na to w ogóle liczyć, tak, że będziemy mieli wyedukowanych tak wyborców, którzy będą rozumieli, jakie są przepływy, kto ma rację w wielu sprawach. Ja muszę przyznać, że przecież jak słyszymy wiele debat szczegółowych, politycznych, też nie wiemy, nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej racji. Tak? A czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób ogólnić, na czym samorządowcy będą oszczędzać? Ja się domyślam, że w każdym samorządzie to będzie przedmiot szczegółowych negocjacji, też istotności czy siły lobbingowej różnych sektorów, ale czy tutaj możemy spodziewać się jakichś rekomendacji? Potrafię powiedzieć, bo to będzie zależało po pierwsze od skali miejscowości, to będzie bardzo, bardzo różnie się układało, no i też od układu sił tu akurat w Radzie, tak? To znaczy tu jest to miejsce, gdzie bardzo fajnie, jeżeli jest budżet zrównoważony albo mamy dużo pieniędzy, bardzo fajnie jest zarządzić prezydentowi. Tutaj po raz pierwszy może być trochę zmiana w ogóle układu sił, tak? To znaczy, bo inaczej się człowiek dzieli sukcesami, które zwykle włodarz miasta dzieli w takim sposób, że on głównie to zrobił, tak, za jego kadencji, inaczej się go dzieli kłopotami, to wtedy może zacząć inaczej patrzeć też na Radę, że tutaj można powiedzieć, no wspólnie z Radą, prawda, ten skromny budżecik, żeśmy tutaj taki skleili, ale to natomiast jak pani pyta, w jakim kierunku, nie potrafię powiedzieć, tak? bo to mówię, dopiero trzeba zobaczyć jakiekolwiek działania rad, to ktoś, kto ma perspektywę radnego, ktoś, kto po raz pierwszy dyskutuje, no, po raz pierwszy w tych nowych warunkach nad tymi budżetami może wiedzieć, ale tak, żeby spojrzeć na to z lotu ptaka, zobaczyć, jakie były podstawowe zachowania, nie potrafię powiedzieć. A dlaczego właściwie PiS to robi? Czy to jest bardziej efekt uboczny, czy to jest jakieś zaplanowane działanie, które jest związane z tą mentalnością centralistyczną, o której pan wspominał? Nie, to jest na pewno w pewnym momencie ktoś sobie zdał sprawę z tego, jakie to przyniesie skutki dla samorządów, no i ktoś powiedział, a może i dobrze, no to może to w ogóle nam poprawi pewną sytuację przetargową. No Prawo i Sprawiedliwość wie, jeżeli mówimy o gminach, tak, bo to oczywiście jest różnie, jakbyśmy mówili o województwach, to będzie troszeczkę inaczej, ale Prawo i Sprawiedliwość wie, że wybory do samorządu miejskiego, gminnego w bardzo wielu miejscach przegrało, zwłaszcza w małych miasteczkach, tam gdzie wydawało się, że ma, idzie po swoje, tak, że to nie jest taki wynik, o jakim marzyli. I w pewnym sensie mogą mieć takie poczucie, no to my nic nie tracimy, tak? Znaczy tracą nasi przeciwnicy, jeżeli ktoś. I druga rzecz, która jest bardzo ważna dla tego sposobu też patrzenia na świat, to znowu cofnę się do tego 1994 roku, bo to była jedyna taka faza centralizacji zaprogramowanej. Pismo Samorządów Wspólnota robiło bardzo często powtarzało takie dowcipy, że tutaj w poniedziałki są drogi do Warszawy zablokowane, bo wójtowie jadą po pieniądze do ministerstw, tak? No to byśmy już dawno o tym zapomnieli, że jacyś wójtowie kiedyś jeździli po pieniądze do ministerstwa, ale dobrze jest mieć samorządy w takiej sytuacji, że im ciągle coś brakuje i my możemy dawać im, no najlepiej z kasy państwa. I PiS wprowadził kilka takich elementów, kilka takich projektów, natomiast na przykład ten program dla miast tracących status, tak? Znaczy, gdzie gdyby jest bardzo istotne, żeby mieć dobre układy w rządzie. Jak się spojrzymy na kampanię z 2018 roku, w bardzo wielu miejscowościach kandydaci PiS-u mówili, jeżeli wygram, to ministerstwo tutaj coś zrobi, przyjeżdżali koledzy ministrowie, pokazywali, że my się znaczy wtedy wam będzie dobrze, tak? Znowu Polacy tego nie kupili, nawet w
miejscowościach. Ja obserwuję, z racji tego, że mieszkałem przez kilkanaście lat w Nowym Sączu, obserwuję Nowy Sącz, miasto, w którym PiS ma 50 parę % w wyborach sejmowych, a kandydatka na prezydenta z tej partii, mimo zaangażowania bardzo wielu ministrów, którzy tam przyjeżdżali przy okazji forum w Krynicy i tak dalej, nie zdobyła tego urzędu. Więc jest jakaś taka rzeczywiście blokada, można ją bardzo dokładnie, myślę, nawet opisywać jako niechęć ludzi, żeby Prawo i Sprawiedliwość im narzucała burmistrza. Tak? Znaczy, bo bardzo często to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość na przykład pokłóciło się ze swoimi dawnymi działaczami, bo chciało mieć nowego, kogoś, kto jest już jakby z szeregów partii, partia mu ufa i tak dalej. No i to zostało odrzucone na poziomie lokalnym. Więc myślę, że to jest taka dość głęboka nieufność, niechęć też do samorządu jako instytucji, ale też no, takie poczucie, że skoro to nie jest nasze, bo gdyby było dużo prezydentów, burmistrzów z Prawa i Sprawiedliwości, być może oni by jednak jakąś pielgrzymkę zorganizowali na Nowogrodzką i tam upraszali o to, żeby jednak nie robić im krzywdy. Jest ich za mało, mają za mało siłę przełożenia i na pewno PiS się przed tym nie cofnie. Ale za mało ilościowo? Ja rozumiem, że... Za mało ilościowo, dlatego że w 90-tych latach na przykład SLD miało kłopot z pójściem wspólnie z Pawlakiem. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mieli już samorządowców, którzy w 94 roku wygrali wybory, gdzieś rządzili, no więc i oni byli, to lobby samorządowe na przykład w kolejnym, w drugiej, trzeciej kadencji było bardzo silne i ono było ponadpartyjne. Dlatego tutaj to, znaczy gdyby, można powiedzieć tak trochę instrumentalnie, to jest makiawelsko, że gdyby PiS miał tych 5 prezydentów i z 50 burmistrzów więcej, no to bardzo możliwe, że przełożenie tej grupy ludzi na decyzję tej partii byłoby jakoś bardziej wyraziste. Okej, okay, no ale tak na chłopski rozum to biedniejsze, czyli mniejsze gminy, czy w ogóle jednostki stracą na tym wszystkim bardziej niż duże miasta, które no okej, okay, będą miały ograniczone budżety, ale jednak wciąż są bogatymi dużymi miastami, które cały czas rosną, więc koniec końców. Tak, ale to znaczy część z tych rzeczy dowiemy się, w jaki sposób samorząd się zachowa, które środki będzie w stanie obcinać, jednak po roku. Tak, ja nie sądzę, że przy całej wielkości tego umysłu Jarosław Kaczyński to przewidział i wie. Znaczy, zna odpowiedź na to pytanie, na które ja nie znałem. Tak, to znaczy, co gminy będą ciąć i w jaki sposób. Myślę też, że będzie to okazja do, mówię, no, po pierwsze okazania wielkopańskich gestów tam, gdzie to będzie potrzebne, a też do krytyki samorządu na jako kogoś, znaczy grupy ludzi, która nie jest sprawna. Tak sobie to wyobrażam od strony socjotechnicznej, natomiast nie sądzę, mówię, żeby PiS to tak bardzo dokładnie przewidział. Raczej było na zasadzie takiej, że jeżeli ktoś próbował zaalarmować, powiedzieć, no dobrze, ale tu oni sobie mogą nie poradzić, było no to trudno, no to zobaczymy, co będzie dalej, ale to nie są, to jakby nas to nie będzie bardzo kosztowało. Oczywiście ma pani rację, że to gdzieś może być, ale od momentu, kiedy się da komuś wytłumaczyć, że to jednak jest błąd PiS-u, na przykład pensją minimalną albo innymi elementami, do momentu, w którym to ludzie uznają, że to jest wina samorządu i tak dalej, to jest bardzo daleki. Tak? A czy był to, czy można pomyśleć o tym, że była to pewnego rodzaju reakcja na to, w jaki sposób niektórzy samorządowcy, mam tu na myśli głównie prezydentów i prezydentki dużych miast, w tym roku, w pierwszej połowie 2019 roku próbowali wytworzyć jakiś taki wspólny front samorządowcy przeciwko rządowi. Mówiono o tym przy okazji 4 czerwca, przy rocznicy Okrągłego Stołu. To nie wyszło w końcu w wyborach parlamentarnych, natomiast do tej pory wielu komentatorów takich antypisowskich czy krytycznych wobec rządu jakby traktuje całą tę sprawę z samorządami jako jakąś taką karę za to jednoczenie się liberalnych prezydentów, które gdzieś tam na jakimś poziomie faktycznie występuje, bo w tych obszarach, w których PiS odmawia budowania polityki, samorządowcy działają. Mam tu na myśli na przykład politykę migracyjną, tak, której rząd konsekwentnie odmawia jej projektowania, no więc jakby spadło to w ręce samorządów i ci samorządowcy faktycznie próbują tam wystosować jakieś środki. Czy na przykład na kulturę, która nie jest taką kulturą bliską sercu PiS-u. Więc jakby są faktycznie takie
takie działania, które liberalni prezydentowie próbują działać wbrew, tak, polityce państwa. No tak, ale tu można byłoby szukać, gdyby chodziło o ukaranie, nie wiem, ilu ich pani naliczy, tych liberalnych prezydentów, bardzo dużej grupy nie będzie, tak? To jest pięć. No dobrze, powiedzmy, że 10, żeby tak ten. Ale dla ukarania 10 prezydentów nie działano by z takim rozmachem. Tutaj tak, po pierwsze większość tych rzeczy to są rzeczy, które PiS chciał i tak zrobić, tak? I robił to pod kątem wyborczym. Mówię, prawdopodobnie lekceważył skutki tej regulacji, jakim będzie zwiększenie kłopotów samorządowców, natomiast wydaje mi się, że z liberalnymi prezydentami radzi sobie przy pomocy telewizji publicznej. Tak? Znaczy, to jest to główne narzędzie rażenia, no, a nie komplikowanie wszystkim samorządom sytuacji budżetowej. To wydaje mi się jednak nie... Tak by tego nie robiono. Znaczy, tu mówię, to był skutek uboczny, bardzo możliwe, że bardzo wygodny, dlatego żeby właśnie mówić, bo retoryka jest taka, no, prezydent Trzaskowski, tak, szuka redukcji w budżecie, no ale proszę, tutaj prezydent, który się zajmował LGBT, a nagle mu brakuje na jakieś rzeczy i próbuje to może by zrezygnował z tych swoich programów, tak, właśnie o charakterze, jak mówi PiS, ideologicznych, więc To bym traktował jako punkt pewnej gry, tej propagandowy, a nie sam instrument. Sam instrument jest, mówię, bardzo, on może sprawić, że samorządy jako takie, zwłaszcza samorządy gmin, miast, osłabną i będzie można im coś zaproponować, na przykład co będzie instrumentem bardziej uznaniowym. Tak? Znaczy, myślę, że marzenie takie ustrojowe czy systemowe bardziej nawet Prawa i Sprawiedliwości, to jest sytuacja, w której wojewoda rozpatruje każdy przypadek gminy indywidualnie, oddzielnie i w zależności od tego, jak wójt się zachowuje, to on wtedy da albo nie da, pomoże albo nie pomoże, że to jest raczej ten model, tak, do którego Prawo i Sprawiedliwość dąży, czyli żeby... Natomiast nie zniszczenie jest tutaj celem. Oczywiście część tych samorządowców jakichś bardziej niepokornych się właśnie będzie w ten sposób karało. To jest troszeczkę na uboczu naszej dyskusji, ale wydaje mi się to ciekawym wątkiem. Wspomniał w pewnym momencie, że ludzie inaczej głosują i podejmują trochę innych wyborów na poziomie lokalnym i na poziomie państwowym. Mógłby pan rozwinąć, jak to wygląda? Tak, po pierwsze częściowo to są inni ludzie, to znaczy to było zwłaszcza widoczne do wyborów 2018. 18 rok był pewną zmianą, ale to, o czym się nie mówi, bo bardzo często się mówi o tym, że jest niska partycypacja wyborcza i ona jest większa w miastach, niższa na wsi. No właśnie wybory samorządowe były zawsze dokładnie odwrotne, tak? To znaczy Wrocław miał wyjątkowy przypadek, 30-parę% frekwencji w wyborach samorządowych w 2014 roku, a wiele wsi, czy właśnie gmin wiejskich miało tą partycypację na poziomie 60-70. Więc na pewno inni ludzie chodzą do wyborów jednych i drugich i oczywiście tego do końca nie widzimy, no bo nie ma jak sprawdzić konkretnych osób, ale są inne motywy, tak, chodzenia do jednych i do drugich wyborów. To zresztą nie tylko jest polski przypadek, taki bardzo drastyczny przypadek jest włoski, tak, gdzie na przykład do wyborów tam, gdzie wybieramy własnych przedstawicieli, czyli ludzi, którzy będą na nas lobbować, chodzi całe południe, a jak jest sprawa w referendum, czyli taka ogólna, czy mamy iść w tą, czy w tamtą sprawę, to już nie jest ważne, tak, i tam już się nie chodzi do wyborów. To samo jest u nas, teraz się znowu może bardzo mocno zmienić. Bardzo ciekawe jest te wybory 2020 roku prezydencji, jaka będzie frekwencja w miastach i na wsi. Tak? Ale właśnie, co się stało w miastach w 2018 roku bardzo ciekawego, to że poszło bardzo dużo ludzi, chyba z motywacji, tak to trzeba nazwać, politycznej. To znaczy antypisowskiej, żeby nie dać Prawu i Sprawiedliwości władzy w tych miastach, ale też trzeba to od razu powiedzieć, bo bardzo często ulegamy takiemu, że dominujący trend bierzemy za całościowy, tak? Bardzo dużo ludzi też poszło nowych, głosujących na Prawo i Sprawiedliwość. No wynik Patryka Jakiego oczywiście nie był taki jak zapowiedzi telewizji tam i różnych ekspertów w telewizji publicznej, że on wygra w zasadzie w pierwszej turze, aż na pewno będzie druga. Natomiast on dostał po prostu więcej głosów niż Jacek Sasin, tak? I to, więc można powiedzieć tak, że spolityzowała się bardzo wybór prezydenta w dużych miastach, natomiast na terenach wiejskich i małomiasteczkowych
taki prąd nie nastąpił. To znaczy bardzo wyraźnie widać, że tam, gdzie nawet Prawo i Sprawiedliwość w wyborach sejmikowych, no, które są partyjne, takie no, typowo, tak, tam już nie ma jak głosować na niezależnych prezydentów, więc Prawo i Sprawiedliwość dostało głosy, których potem zabrakło ich kandydatom często do rady, a bardzo często właśnie w tych wyborach burmistrza i wójta i prezydenta miasta, ale więc tu ludzie rzeczywiście w mniejszych miejscowościach ewidentnie dzielili głosy. To znaczy było tak, że troszkę inaczej głosowali na samorząd ten lokalny, bliski, a trochę inaczej na ten regionalny, który jest postrzegany jako partyjny. Jeszcze inne miejsce, w którym to bardzo dobrze było widać, zresztą muszę powiedzieć pierwszy raz bardzo, bardzo ciekawe reportaże spoza Warszawy robił TVN24, pokazując na przykład Wałbrzych, tak, jako przykład miasta, gdzie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali na prezydenta z Platformy w uznaniu, dlatego że to był pierwszy prezydent, który ewidentnie zrobił zmiany w mieście. Więc można powiedzieć, że temu modelowi, który często zresztą tak interpretujemy, modelowi niezbyt rozgarniętego wyborcy, wybory samorządowe zadały kłam. To znaczy okazało się, że ludzie jak gdyby swoje wiedzą, to znaczy wolą mieć swojego burmistrza niż zaproponowanego przez jakąś partię, że wiedzą, że można podzielić głosy, że nie trzeba głosować jak do sejmiku napis, to już wszędzie napis, tak? Więc to jest ciekawe i w tym sensie budujące, no, że pokazało, że ta rzeczywiście batalia samorządowa nie jest prostym odzwierciedleniem. Bo też trzeba powiedzieć, bo niektórzy się łudzili, że te głosy w małych miasteczkach są głosy antypisu. No, nie są głosy antypisu, to są głosy na innego kandydata, ale żeby nazwać to antypisem i potem liczyć, że to się natychmiast zwróci w wyborach parlamentarnych, nie można tak sądzić. Tak, to, że ludzie nie chcą, żeby burmistrz był narzucony przez struktury partyjne PiSu, nie znaczy, że oni zagłosują na kandydata Platformy do Sejmu. A to wyglądało tak samo w przypadku nowych wyborców w skali całej Polski, czy jest jakieś zróżnicowanie? No właśnie, to znaczy tutaj jest tak, że zwłaszcza wybory, już w europejskich widać było, że coś drgnęło, ale ja powiem szczerze, że nie bardzo wiedziałem nawet jak to analizować. To znaczy wyniki wyborów europejskich nie pasowały do żadnych wcześniejszych europejskich, no bo jest tak duża frekwencja i tak zupełnie inne, że nie można tego przykładać, ale były jednak cały czas mniejsze, jeśli chodzi o frekwencję i nie można było porównać też po prostu z sejmowymi. No teraz po sejmowych możemy na różne sposoby to interpretować i tak, widać bardzo wyraźnie, że poszło bardzo dużo nowych wyborców i to nowych też, którzy są widoczni gołym okiem na mapie. Na przykład największe skoki frekwencji występują na ziemiach zachodnich, północnych, te, które Polska uzyskała po 1945 roku. I to, co jest bardzo istotne, tam znowu te największe skoki są raczej w powiatach prowincjonalnych, ale jak się przyglądałem dokładnie mapom, to jest jeszcze dziwniej, bo i frekwencja, i Prawo i Sprawiedliwość najbardziej rośnie w powiatach peryferyjnych, czyli na obrzeżach województw, a w ramach tych powiatów peryferyjnych na obrzeżach powiatów, a jeszcze w ramach gmin, na obrzeżach gmin, czyli rzadko kiedy ta wieś centralna to jest to główne miejsce zysku. Czyli im dalej, no można powiedzieć, nawiązując do dawnego serialu, takim, że daleko od szosy Prawo i Sprawiedliwość najwięcej zyskało. Co, a też pojawiła się tam frekwencja. Co to może być? No, pojawiło się tam po raz pierwszy państwo jako coś, co podmiot, który zrobił coś, wyraźny gest, tak? Znaczy mówię o 500+, tak? To był ten moment, kiedy nie musiało to tylko przysporzyć wyborców PiS-owi, ale jakoś ożywiło dyskusję. Ożywiło dyskusję o tym, co jest państwo, co nam może dać, komu daje. Tak to interpretuję jako jeden taki bardzo ważny moment. Natomiast na przykład nie zauważyłem, i to już było widać w wyborach europejskich, bo bardzo dużo osób pyta, czy to nie są głosy i zachowania w obronie Kościoła. No więc w tych powiatach, na których Prawo i Sprawiedliwość najwięcej wygrało i w których pojawia się ten nowy elektorat, to są powiaty, które raczej słyną z bardzo niskiego poziomu praktyk religijnych. Tak więc raczej uważam, że to jest motywacja socjalna na tyle, na podstawie tego, co wynika z mapy, bo ja nie do końca tak ufam tym exit polom Ipsosu, bo tam jest coś takiego, że pewne rzeczy są dość oczywiste, to znaczy pytamy o wiek, pytamy o partię, to jest raczej wiarygodne. Tak? Natomiast na przykład próbowałem zbudować jakiś model, który by pozwolił rzeczywiście analizować przepływy, no to nic nie wychodziło. Tak? Znaczy wychodzi, że ludzie nie pamiętają, na co głosowali, albo wolą nie pamiętać, na co głosowali 4 lata wcześniej. Tak? Także te bardziej subtelne pytania oczywiście nie możemy bazować na
innych rozkładach, natomiast wydaje się, że to jest, mówię, no, mobilizacja bardzo silna socjalna, no i mobilizacja antypisowska w miastach, tak? Ale znowu, proszę pamiętać, że po prostu PiS zdobył mniej głosów niż Platforma w miastach, a nie zdobył nowych. To jest bardzo ważne, bo, znaczy ja to powtarzam, ale to jest żeby dobrze rozumieć zachowania, tak? Żeby nie myśleć, że jeżeli ma mniej procent, to znaczy, że stracił głosy. Nie, on zdobył tylko trochę mniej niż konkurencja. A czy na mapach wyborczych wychodzi, szczególnie samorządowych, ale nie tylko, wyłania się, gdzie w Polsce mamy do czynienia z jakimiś silniejszymi tożsamościami lokalnymi? Bo wyobrażam sobie, że może inaczej to, że ta taka tendencja do głosowania mniej na partie, a bardziej na lokalnych polityków może być większa w takim regionie, na przykład jak Cieszyn, czy nie wiem, Śląsk. Nie wiem, chyba nie bardzo. Bo... niż jakieś takie, nie wiem, miasta obważanka, tak, wokół Łodzi, gdzie jakby tej takiej tożsamości historyczno-kulturowej nie ma. No tak, ale to jest niezwiązane do końca tylko z lokalnymi kandydatami. Jedna z największych granic w Polsce, takich plus, znaczy największych różnic w Polsce, myślę, że występuje między gminą Misterna a gminą Wisła, tak? Znaczy No, to znaczy, różnica jest oczywiście historyczna, ale też różnica jest, Istebna to jest bardzo wysoki poziom poparcia dla PiS-u, Wisła to jest chyba jeden z mniejszych poziomów, nawet wydaje mi się, że, ja nie wiem, czy nie jest najmniejszy. Ale tam jest też ten religijny. No oczywiście jest religijny aspekt, ale to jest, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim, znaczy jakiś bardzo głęboko również tożsamościowy, tak, to znaczy, ale, bo pani pyta, oczywiście takie duże, drastyczne różnice są też w województwie podlaskim, w powiatach Hajnówka, Siemiatycze. Tam jest kwestia różnic narodowościowych i też wyznaniowych. Sąsiednie gminy mogą być 80% dla PiS-u i 30% dla PiS-u, tak? Co w tych warunkach gmin wiejskich to jest bardzo mało. Przeciętna gmina wiejska w Polsce jest 55,7, jeżeli dobrze pamiętam. To poparcie. No i tu zresztą rzeczywiście widać, bo tak, jak my oglądamy te mapy, to widzimy przede wszystkim różnice na wsiach. To znaczy te duże plamy to są powiaty wiejskie i one zależą od dwóch rzeczy, na które się nie zwraca uwagi. To znaczy jak duże jest miasto powiatowe, więc jeżeli jest duże miasto powiatowe, to zaraz poziom poparcia dla PiS-u siada, ale nawet jak się patrzy na gminy wiejskie, no to można powiedzieć tak, że są trzy no, takie bardzo wyraźne obszary Polski. Tak? Jest ten północno-zachodni, ziemie te po 45 roku włączone do Polski i to są wsie najmniej propisowskie. Potem mamy Polskę centralną, też Śląsk do tego należy, gdzie jest przewaga PiS-u, ale nie dramatyczna, nie hegemonia, no i miejsca małopolskie, podkarpackie, lubelskie i podlaskie, gdzie ta hegemonia jest po prostu ogromna, to jest 70 parę procent, nawet 80 dochodzi, poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, a dalej od szosy to już nawet 90, prawda, jest do uzyskania, więc tak to po prostu jest, to znaczy to jest taki podstawowa geografia, natomiast miasta są zupełnie różne, znaczy miasta, znaczy zupełnie to przesadziłem, częściowo miasta są budowane przez ludność napływową z sąsiednich wsi, zwłaszcza w okresie PRL-u i to na przykład sprawia, że Rzeszów rzeczywiście jest bardziej podobny do swojego województwa niż do Warszawy, ale jednak jest bardzo liberalny na tle województwa. To samo Nowy Sącz na tle swojego powiatu, ale też są miasta takie bardzo ciekawe, na przykład dawne miasta przemysłowe, Bełchatów tu jest dobrym przykładem, które z miast pro-SLD-owskich przeszły na propisowskie. No, Radom w mniejszym stopniu, bo Radom jest, przez to, że był wojewódzki i tak dalej, tam jest trochę inna struktura, ale takie, które rzeczywiście zostały zbudowane wokół przemysłu wydobywczego, różnego. To, co jest ciekawe właśnie, że to nie są miasta tradycyjnie prawicowe, powiedzmy Nowy Sącz, Rzeszów to są tradycyjnie prawicowe, prawica tam zawsze wyglądała w III Rzeczpospolitej, natomiast te, które były pro-SLD-owskie, a nagle stały się pro-PiS-owskie. W jakimś stopniu to jest też trochę historia takich miast na Śląsku, jak Jastrzębie czy Żory, tak, które były, no, to są akurat dwa miasta, gdzie stan Tymiński wygrywał wybory w 90 roku. Tak, więc... No ale są też wyjątki od tej reguły, tak jak Sosnowiec w Świnoujściu, o których rozmawialiśmy. Tak, które stały tam, gdzie stoją. Stały tam, gdzie stoją, to znaczy, no Sosnowiec to można powiedzieć, że stoi tam, gdzie stało od 1905 roku przynajmniej, więc... więc no, dobrze tak. Powiedziane. Lepiej niż w 81. No tak.
Ale nie, no, konsekwencja to konsekwencja. Nie, ale rzeczywiście, rzeczywiście ten Sosnowiec, Dąbrowa, Będzin, Czeleć to jest takie miejsce, gdzie myślę, że SLD bardzo długo jeszcze będzie miało jakby rezerwuar głosów, bo w większości miejsc w Polsce, gdzie obserwowałem takie trwałe mateczniki, to też widać na mapach miast, tak? Są osiedla, dawne osiedla, na przykład wojskowe, gdzie ten SLD miał zawsze lepsze poparcie i to spada. Bo część ludzi głosuje na Platformę, no to też jest tak, że część tych osób jest albo w podeszłym wieku, albo w ogóle odchodzi, no więc już to poparcie historyczne musi słabnąć. Tak? Natomiast no, rzeczywiście Zagłębie Dąbrowskie trzyma się mocno. No też jest to wyludniające. Może to być powód, ale tam to nie jest ten problem, tak? To nie od tego zależy. Ale to jest wszystko bardzo ciekawe, ale wróciłabym jeszcze na chwilę do samorządów. Tak podsumowując z tego wszystkiego, co teraz Pan powiedział, wynika jednak, że możemy powiedzieć, że Polacy mają zaufanie do samorządów, jeżeli w tych daleko od szosy głosują bardziej logiką państwowo-centralistyczną? Nie, nie. To zbyt daleko idący wniosek. Ja mówię, że w parlamentarnych nie. Nie da, tu optymizm na siłę. To wzrost frekwencji wiąże się z tym, że ludzie, którzy uważali, nic państwu nie zawdzięczam, nic państwo mnie nie obchodzi, tu na tej głębokiej prowincji nie ma znaczenia, na kogo ja zagłosuję, uwierzyli, że coś ma znaczenie. Jest to jakiś proces dostrzeżenia siły państwa. Nie ma to na pewno żadnego związku z centralizmem. To znaczy ja uważam, że takie rzeczy byłoby nad interpretacją tego, tego zachowania. I po drugie, dobra opinia o samorządzie to jest tak. Możemy sobie wyobrazić, że ktoś ma tak blankietowo dobrą opinię o samorządzie, no bo mu się wydaje, że te zmiany, które nastąpiły, to tak lokalnie dobrze jest wszystko ułożone i tak dalej. Trzeba by zapytać tego człowieka jeszcze o opinię o burmistrzu, a jeszcze o poprzednim burmistrzu, czy też będzie taka dobra o urzędzie. To może być bardziej zróżnicowane, tak? Znaczy my w badaniach sondażowych bardzo dużo rzeczy wychodzi, które na przykład potem słabo się mają przy choćby fokusach, tak? Znaczy jak się pyta ludzi dokładnie o zdanie, ale ponadto to jest tak, że ja bym powiedział, że jest pewien, bo tu chcę się odwołać do tytułu tego raportu, który cytowałem, Sadury i Sierakowskiego, o tym, że społeczeństwo, że wyborca jest cyniczny. Znaczy ja uważam, że ten wyborca jest już doświadczony, tak? Czasami doświadczenie skutkuje cynizmem, ale czasami po prostu spodziewaniem się tego, co jest przewidywalne, możliwe, tak? Ten wyborca właśnie głosował w bardzo racjonalny sposób, moim zdaniem, w wyborach samorządowych, po prostu na bardziej na sprawdzonych ludzi lokalnie niż na kandydatów podsuwanych przez jego własną partię. To oczywiście dotyczy kilkunastu procent, ale to jest ważne. I ten wyborca uznał wybory miejskie, samorządowe za bardzo ważne. Zachował się moim zdaniem absolutnie racjonalnie. Natomiast też uważam, że to, że część wyborców mówi, dobrze, ta władza mnie po raz pierwszy dostrzegła, zrobiła coś dla mnie, co ja widzę i odczuwam, jest racjonalnym zachowaniem. Można mówić, że no dobrze, dlaczego ten wyborca nie zwraca uwagi na to, co dla nas jest ważne, czyli na przykład na sądy. No bo to jest, on rzeczywiście wszedł w taką pierwszą fazę socjalizacji politycznej. Znaczy nagle poszedł pierwszy raz do wyborów i ja muszę powiedzieć coś takiego, no bo dobrze byłoby, nie mamy, że tak powiem, takich seriali, które by odzwierciedlały to, co się może dziać tak w głowach zwykłego człowieka. Ale jeżeli ktoś uważał, że jego budżet domowy się ledwo spina, tak, że władza jest obojętna, że procesy, które zachodzą w ekonomii są bardzo nieciekawe, tak, nie, są przeciwko niemu i nagle słyszy fakt w przekazie, że on będzie ważny dla tej władzy i to dla niego jest ten rząd, i dostaje pieniądze, które pozwalają ustabilizować właśnie domowy budżet, pozwalają na rzeczy, które dotąd mógł tylko widzieć, że inni konsumują, to jest naprawdę zmiana. Znaczy, ja naprawdę nie namawiam, żeby to nazywać cynizmem w żaden sposób. Oczywiście tam bardziej skomplikowana postawa jest nazwana cynizmem, ale taka, znaczy rozumiem postawę kogoś, kto mówi, to jest to najważniejsze wydarzenie w ostatnich tam 10-20 latach dla mnie,
które pokazuje, że państwo może być inne i że może coś, że ja z tego coś mogę mieć. No tak, tak po prostu jest. A wielokrotnie użył pan, rozmawialiśmy już o zaufanie do samorządu, to był taki termin, który padał i coś, co nazwał pan mentalnością centralistyczną. Jakby chyba wszyscy dobrze rozumiemy, jakby jak, co znaczy brak zaufania do samorządu i mentalność centralistyczna z perspektywy władzy centralnej, tak? Znaczy, no jestem sobie pan władza, nie lubię, jak nie mam czegoś pod kontrolą, chciałbym skupić jak najwięcej władzy w swoich rękach, ale rozumiem, że to odnosi się również do wyborców, ten brak zaufania. Tak, znaczy, dobrze, to... I z czego on wynika poza tym, na przykład, co teraz, o czym teraz pan mówił? Znaczy, mentalność centralistyczna to jest jednak potwór bardzo skomplikowany i to rzeczywiście nie dotyczy tylko polityków i tylko urzędników, bo urzędnikom jest najłatwiej to manifestować, mówię o urzędnikach ministerialnych, bo to jest jakby no, w każdym kraju, tak? Jak spytać urzędników ministerialnych, oni zawsze uważają, że ich jakby rozum jest trochę lepszego gatunku niż rozum tych tam z prowincji. Tak? To myślę, że nie ma takiego, no trudno mi sobie wyobrazić kraj w Europie, gdzie urzędnicy myślą radykalnie inaczej. Tak? Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to są postawy elit opiniotwórczych, to są długie rzeczy i ważne, szkoła i nauczanie no, historii, bo to ona jest tą wyobraźnię o kształcie państwa przesądza, tą centralistyczną. No i trochę może oczekiwania takie, że państwo coś zrobi, ale tu bym na ten emocje, znaczy moim zdaniem, jeżeli coś wyborców motywuje, to nie jest centralizm. Znaczy ja sobie nie wyobrażam jak takiej koncepcji. Natomiast potem to, co modeluje nasze myślenie o Polsce, to jest na pewno te trzy źródła. Znaczy bardzo scentralizowana sposoby kształtowania opinii publicznej. Brak silnych mediów poza Warszawą, tak? Znaczy, no i brak nawyku oglądania telewizji regionalnej, słuchania regionalnego radia. No to jest, jeżeli ktoś się ciekawi tym, co się dzieje przez media elektroniczne, to ma przekaz w 100% centralistyczny. Dlatego powiedziałem to dobre zdanie o TVN24, bo w wyborach 2014 roku ja się strasznie używałem, bo oni zrobili debatę samorządową w 2014 roku i zaprosili właśnie panią Grunkiewicz-Walc i pana Sasina i była wielka debata o tym, jak Polska wybiera swoje samorządy. No, czyli tak, to jest tak, że bardzo podstawowy zarzut. Nie widzieliśmy i to cały czas się dzieje, czasami się pojawia pan Struzik w telewizji, ale generalnie nie ma marszałków województw centralnej telewizji. Nie wiemy, co oni myślą. Jeżeli się pojawia prezydent, no to jest to prezydent Słupska, ale w roli pewnego celebryty i tak dalej. Nie jako prezydent Słupska. Ja nie wierzę, że po Biedroniu jakikolwiek prezydent Słupska zostanie jeszcze zaproszony za naszego życia do telewizji publicznej albo komercyjnej ogólnopolskiej. Tak po prostu jest to w optyce. To jest tak dalece nieciekawe, że marszałka województwa śląskiego się nie zaprasza do tych programów telewizyjnych i marszałku, prezydenta Krakowa i tak dalej. Ale to, co jest, więc to jest jakby... A wszyscy muszą się dowiedzieć, jakie są korki dzisiaj w Warszawie. Tak. Ten centralizm oczywiście się przejawia taką, czasami ktoś oberwie jakąś bolesną niewiedzą, tak? No dowie się na przykład, jak w Nowym Sączu mieszkałem, no to nic nie było gorszego, jak usłyszeć, że Podhale, prawda? Nowy Sącz to Podhale, Górale i tak dalej. To znaczy, że ktoś myli Nowy Sącz z Nowym Targiem, więc w ogóle źle. Powiedzieć o Sosnowcu jako mieście śląskim, przecież to notorycznie się zdarza. Jakby nie ma w ogóle świadomości, że ta Polska jest bardzo, bardzo skomplikowana i nie ma takiej elementarnej w ogóle zainteresowania geograficznego. Pamiętam jeden z wybitnych dziennikarzy, intelektualistów i tak dalej prawicowych mówił o Bytomiu jako o kilkudziesięciotysięcznym mieście gdzieś tam na peryferiach Śląska. Tak? Nie wiedział, gdzie ten Bytom jest, ile ma mieszkańców, co to w ogóle jest ten... No, nigdy się nie zaciekawił tym, a mimo to jakoś zapamiętał nazwę być może. Więc tu oczywiście ten centralizm skutkuje takim skupieniem się na Warszawie, patrzeniem przez pryzmat Warszawy, a też litowaniem się nad prowincją. Tak? Ja nigdy nie zapomnę wypowiedzi jednej z pań polityczek obozu liberalnego, która powiedziała, no myśmy popełnili straszne błędy w tej kampanii, bo nie pojechaliśmy na prowincję, nie powiedzieliśmy tym ludziom, którzy ledwo wiążą koniec z końcem na tej prowincji, że oni sobie mogą jakoś radzić, że my też im damy jakieś pieniądze i tak dalej. Znaczy, to było takie przekonanie, że w tych mniejszych miastach, no nie Warszawie, nie Krakowie, to ludzie w zasadzie żyją z socjalu, no, nie wiem na czym budowane, tak? Znaczy, a w każdym razie na pewno nie na oglądaniu jakiejkolwiek Polski lokalnej. No, bardzo wielu ludzi, którzy na prowincji mieszkając, poza tymi wielkimi miastami, radzą sobie całkiem dobrze, jeżeli nie świetnie i czasami mają lepsze życie niż nie jeden poseł liberalny.
Ja pamiętam taki tekst w dużym formacie w Gazecie Wyborczej o Cieszynie i o Świetlicy właśnie, krytyki politycznej, który chyba miał intencje dobre, to znaczy chciał pokazać, że Świetlica znalazła się w trudnej sytuacji, że tam lokal odebrali i tak dalej, ale efekt był taki, że wyglądało to, że przyjechał dziennikarz z Warszawy na jakąś kompletną prowincję, gdzie dzieci wąchają klej w budynku dworca, i w ogóle te panie z tej Świetlicy, takie miłe i tak, no zupełnie kuriozalne. Ja myślę, że jeśli chodzi o krajobraz medialny, to jest niestety bardzo częsty błąd. To tak, no ale to też trochę jest związane z formatem mediów, które jak właśnie pokazują, że coś się dzieje, audycje tam prosto z Polski, z terenu i tak dalej, no to są audycje raczej mrożące krew w żyłach, pokazujące jak tam jest dziwnie i niesamowicie, a nie że w bardzo wielu momentach jest po prostu dokładnie tak samo, jak w dużych miastach. Nie, oczywiście to też strasznie trudno zmienić, prawda? Bo mamy media w kryzysie, nie mamy pieniędzy i tak dalej. Ale nie powiedziałem o jednej rzeczy, muszę powiedzieć, no o roli historii, tak jak jest nauczana w szkole, tak? Bo to jest, ponieważ jest to historia sprawy polskiej, jest to historia zbudowana wokół rzeczy, które się dzieją w Warszawie albo ogólnopolsko, jeżeli nawet na prowincji, to w tym kontekście, no to jest gigantyczny warszawocentryzm, no i takie skupienie się na tym, co się działo najlepiej w zaborze rosyjskim, jeżeli ten potem właśnie i to sprawia, że w ogóle nie widzimy tego, nie widzimy tego, a w rozmowach, to chyba zresztą tu mówiłem podczas właśnie poprzedniej wizyty, że jak się komuś mówi, no ale przecież historia była inna, to ktoś mówi, no u nas na Śląsku była inna, ale wszędzie to pewnie była taka, jak piszą w książkach, tak? Znaczy ludzie traktują siebie jako wyjątek, ale myślą, że wszędzie indziej to już jest tak normalnie, jak w książkach piszą, tak? W Nowym Sączu absolutnie, my jesteśmy tu wyjątkowi, nie ma takiego drugiego miasta, ale reszta Polski to jest już taki wielki, wielka rozmazana po mapie Warszawa, tak? No dobra, ale też historii Polski się uczy z perspektywy warstw szlacheckich. No to ta szlachta w Warszawie nie mieszkała raczej. No nie mieszkała, ale uczy się. Ale ale uczy się, znaczy naprawdę z perspektywy sprawy polskiej. Znaczy XIX wiek nie ma napisane, gdzie ktoś jakiś most zbudował. Czyli nam się udało zrobić centralizm nawet bez państwa. No tak, no ale centralizm narracyjny jest najsilniejszy i w zasadzie nie ma. Prawie, że nie ma od niego, że nie ma od niego ucieczki, bo mówię, bardzo fajne, znaczy ja wiosną i latem tego roku przeczytałem bardzo dużo historii lokalnych, absolutnie genialnych. Powstaje w Polsce bardzo dużo ciekawych historii miast, powiatów, regionów i tak dalej, ale zawsze towarzyszy temu przekonanie właśnie, że tutaj mamy swoją historię lokalną, ale tam to się nie składa na żaden inny obraz Polski. To znaczy jakby skleić te dziwne historie, absolutnie dziwną historię Śląska Cieszyńskiego z absolutnie dziwną historią Sądeczyzny i tak dalej, ktoś powie, kurczę, to jest ta Polska, której w ogóle nie znamy, tak? Myśmy nie wiedzieli, no bo nagle Warszawa i jej sprawa polska się staje malutka. Jak zobaczymy, nie pamiętam liczb, bardzo przepraszam, tu się nie przygotowałem na ten argument, ale ja sprawdziłem, ile osób walczyło w Legionach, ilu Polaków w czasie I wojny światowej, ile walczyło po prostu jako mięso armatnie w armiach zaborczych. Tak, to jest proporcja kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów, tak? Ale oczywiście tylko nas interesuje te działania bojowe kilkudziesięciu tysięcy, nam te kilka milionów to w zasadzie na co ma. No, historycznie nie odegrali żadnej roli. Takie wielkie placebo, tak? Znaczy nie placebo, przepraszam. Masa tabulette, tak? Masa tabulette, więc gdzieś tam wlazło w te sprężyny historii, ale nie odegrało żadnej roli. No i potem nagle powstają właśnie sensacyjne odkrycia, że jacyś Polacy byli w Wehrmachcie, a potem ale właśnie w armii Kaisera i tak dalej. Fascynujące książki. Na szczęście na poziomie takich narracji szczegółowych tego jest bardzo dużo, ale w obraz ogólny to się w ogóle nie składa. To są cały czas wyjątki od reguły, no jest ich oczywiście więcej. No niż... dobrze, ale ja bym tak zbroniła, że wydaje mi się, że ta lokalność też trochę się pojawiła jakiegoś rodzaju moda na to. To jest oczywiście dotyczy jakichś wąskich baniek, ale mam wrażenie, że w porównaniu do tego, co mieliśmy tam, nie wiem, 20-30 lat temu, gdzie generalny dyskurs był taki, że w ogóle to powinniśmy się tej swojej polskości wstydzić i raczej tutaj się do tej Europy przygotowywać, że mamy od tego teraz jakiś odwrót, ale myślę tutaj nie o odwrocie takim nacjonalistycznym, tylko również takiego większego przywiązania, mówię teraz o młodych ludziach w dużych miastach, jakiegoś takiego przywiązania do lokalności, co może też jest jakoś związane ze strachem przed globalnym ociepleniem i tak dalej, że my tutaj siedzimy i będziemy dbać o swoje miasto. Też jakiejś takiej tożsamości silnej, to widać chociażby w Katowicach, tak? Gdzie jak ja byłam dzieckiem, jak chodziłam, znaczy
kilka lat mieszkałam też w Katowicach, później chodziłam do szkoły w Sosnowcu, nikomu by do głowy nie przyszło, żeby inaczej tej swojej tożsamości lokalnej traktować, niż wyśmiewać ją, tak? No bo przecież w takich beznadziejnych miastach nie mieszkamy, że można się tylko z tego śmiać i żeby nie załamywać cały czas rąk. A już później, powiedzmy, w czasach, kiedy Katowice zaczęły się ubiegać o Europejską Stolicę Kultury, tam zaczęły się dziać różne rzeczy z tym związane, nagle okazało się, że moi koledzy, którzy sami po śląsku nie mówili w domu, uczą się po prostu słów śląskich, bo nagle uważają, że to jest fajne. I ja wiem, że to nie jest masowa skala, takie mody, no niemniej jakby od czego trzeba zacząć. To jest prawda, tylko że z mojej perspektywy to jest tak, że pewne rzeczy się rodzą, a pewne się straciły i to bardzo drastycznie. Nawet tak można powiedzieć, jeżeli badamy dyskursy lokalne, to pod rządami nieboszczki PZPR wychodziły tygodniki wojewódzkie PZPR, które miały oprócz tych wszystkich rytualnych tam ukłonów w stronę przywództwa, miały też bardzo dużo po prostu różnych lokalnych, od lokalnych poetów przez różne lokalne historie i tak dalej. Więc można powiedzieć, że było jakieś forum lepszej lub gorszej jakości debaty lokalnej o lokalności, znaczy o naszych sprawach, tak? W tej chwili ja w ogóle nie widzę takich miejsc, które pełniłyby rolę silnych mediów lokalnych, tworzących jakieś przekonanie, co tu w naszym mieście powinno się stać i tak dalej, a na pewno one już nie wpływają w żaden sposób na politykę, tak? Znaczy politycy w ogóle wiedzą, że... No dobrze, ale to, bo rozmawiamy o tożsamości lokalnej, tak? Znaczy, mi chodzi tylko o to, że pewne rzeczy się pojawiają i to jest bardzo dobrze, że nie następuje kompletny zanik lokalności, natomiast nie wiem, gdyby właśnie są socjologowie, którzy lubią wszystko zmierzyć, jakoś pokazać takie trendy, no to czy dałoby się powiedzieć, czy ta lokalność dzisiaj jest silniejsza, czy większa? Ja też widziałem to związane na przykład z rewolucją samorządową. To był bardzo silny zastrzyk takiego poczucia dumy, chęci w ogóle do zmieniania otoczenia, lokalności, więc mam wrażenie, że to są różne rzeczy. Bardzo duża fala na przykład, bo to jest jakiś taki przejaw, no, z tych książek, które czytałem historii lokalnych, większość miast starało się zbudować swoją historię lokalną, jednak już w latach 90. wydać duże pieniądze na to, żeby ta czterotomowa historia Nowego Sącza, tam Torunia, Dęblina i tak dalej, różnych miejscowości sobie powstała i to jest, no, to są różne elementy tego, więc ja bym powiedział tak, całe szczęście, że przeciwko tym takim trendom, które byłyby, wymazywały wszystko, co lokalne, to rośnie, ale też nie wiem, czy to jest silniejsze. To znaczy, cieszę się, że pani ma tu optymistyczne spojrzenie. Bo trend kulturowy może taki jest, ale na przykład instytucjonalnych podstaw on nie ma i można go łatwo zdmuchnąć. No, co się zresztą właśnie dzieje w Katowicach na przykład. No właśnie, no to już. Przy okazji likwidacji regionalnego. Natomiast to wydaje mi się, że tu jest jeszcze jedna rzecz, bo ja cały czas mówiłem o takiej podmiotowości lokalnej na poziomie gminy. A jest coś, co jest bardzo ważne. Jeżeli polityka tego nie zniszczy jakimś buldożerem, to bardzo ciekawe jest to, czy ma przetrwać i w jaki sposób ta podmiotowość i lokalność powiatowa. Ona jest niezwykle ciekawa, bo ona ma, oprócz treści kulturowych, które w jednych miejscach występują wyraźnie, a w innych w ogóle nie występują, to ma jeszcze taką bardzo ważną miastotwórczą funkcję kulturową. Pytanie, czy te miasta przetrwają, które są miastami powiatowymi, jak się powiaty zniesie. No i jak ten powiat w ogóle rewitalizować, bo to jest coś, co nie do końca wyszło tak, jak sądzono. To znaczy te społeczności powiatowe nie są tak silne, a też no, pewne błędy są konstrukcyjne powiatu, tak? Bardzo, bardzo widoczne gołym okiem. Ja nie wiem, czy na przykład receptą, to może mogą Państwo powiedzieć, ja jestem bardzo, bardzo ciekaw takiej opinii, no, z różnych perspektyw, czy oparcie Rady Powiatu o wybory w Radach Gmin, czyli niepowszechne. Tylko, że po prostu Rady Gmin są reprezentowane. Czy to nie byłoby rozsądniejsze? Bo jakby byłoby bezpieczeństwo, że my mamy swoją reprezentację, no i ona jest powiązana z Radą Gminy, znaczy nie jest to jakiś odrębny garnitur. Dzisiaj w bardzo wielu miejscach, tak jak przyglądałem się, no to jest też konflikt bardzo często między, zwłaszcza miastem powiatowym, a powiatem. No. On się nakłada często na polityczny, bo burmistrz może być nie z PiS-u, a właśnie w powiecie bardzo często jest PiS, albo PiS z PSL-em, albo PSL. Zaraz przejdziemy do rozmowy z publicznością, ale jeszcze na koniec chciałabym trochę klamry i trochę recept. Właściwie zastanawiam się, czy
tej całej sytuacji z samorządami nie można by było przekuć na, czy ona nie mogłaby pozytywnie wpłynąć na więź między mieszkańcami czy lokalnymi wyborcami a samorządami, w takim sensie, żeby wytworzyć jakąś taką solidarność, że nie będzie nam tutaj Warszawa naskakiwała i my tu razem z naszymi urzędnikami. Ja wiem, że to brzmi utopijnie, ale no nie wiem, może coś w tym jest. Znaczy, recepta jest na pewno bardzo słuszna. Kiedyś pan prezydent Opola Zembaczyński opowiadał mi bardzo ciekawą rzecz o tym, jak powstało województwo opolskie, że ono by się nie zorganizowało w tak mocny sposób, nie byłoby takiej energii, gdyby nie było powodzi w 97 roku. Bo powódź, akurat Odra płynie przez to województwo, bardzo nas zintegrowała, sprawiła, że poczuliśmy więzi i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście wszystkie problemy, wolałbym, żeby to nie była powódź, tylko coś bardziej pozytywnego, ale wszystkie kłopoty i kryzysy tworzą takie warunki. No to samo mieliśmy w czasie tej samej powodzi, przecież z wielką legendą samorządu wrocławskiego, karierą Bogdana Zdrojewskiego, który zdobył generalskie szlify na tych wałach, więc to można powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo, tak może rzeczywiście być, ale bardzo często nieszczęścia dezintegrują, tak? Znaczy pobudzają wzrost nieufności, dodają jakby konflikty, powstaje poczucie no, utraty bezpieczeństwa, więc tu jeżeli by pani miała pytanie takie jeszcze bardziej wyrafinowane, to znaczy, czy PiS czasem nie zrobił czegoś znakomitego dla samorządów, to bym powiedział, że jednak nie. Tak, dziękujemy bardzo, ale lepiej jednak zastosować bardziej konwencjonalne metody integrowania niż poprzez walkę z takim wyzwaniem. Ale jeszcze jest jedna rzecz, o której bardzo chcę mocno powiedzieć, bo to jest jedno z najpoważniejszych wypaczeń myślenia samorządowego w Polsce. My myślimy o samorządach, używając podobnych słów, ale w zupełnie innych kontekstach. Bardzo wielu ludzi, których poznałem, myślą, i to i samorządowcy zawodowi, i zwykli ludzie mówią, samorząd to jest, no to jest ta grupa, która siedzi w ratuszu, tak? To jest samorząd, my nie jesteśmy żadnym samorządem, ja muszę iść do samorządu i wymóc na nich coś. No więc ten językowy przypadek pokazuje, że myśmy do końca nie uznali, a naprawdę w dużych miastach też jest to ciężko bardzo zrobić, ciężej może nawet czasami niż u mniejszych, że samorząd to jesteśmy my. Znaczy to się nie przyjęło, tak? I byłoby kłamstwem, gdybyśmy powiedzieli, że właśnie tak to dokładnie wygląda, tak? Znaczy skala na przykład wyborów do rad dzielnic, skala partycypacji w budżetach partycypacyjnych, czy jeszcze gorzej nazywanych, jak one są nazywane obywatelskie, bo zawsze mam wątpliwość, to ten drugi budżet to jest jaki? Czyli samorządowców, tak? My mamy ten mały skrawek, a oni mają ten duży tort, tak? No więc to pokazuje pewien bardzo poważny kłopot. A jeszcze mocniej chcę to powiedzieć, mi bardzo by zależało na przykład, żeby rzeczywiście rodził się pewien poczucie więzi z miastem, co niekoniecznie musi oznaczać poczucie więzi z samorządem. Tak? Ja nie muszę lubić prezydenta swojego miasta, żeby mieć jakieś poczucie więzi, ale tu są nieprzetarte ścieżki, to znaczy w zasadzie o ile XIX-wieczna historia miast, ona jest oczywiście związana z narodzinami mieszczaństwa jako klasy społecznej i tak dalej, jest bardzo silnie nacechowana dużym wpływem elit na to, co się dzieje w miastach, nawet do tego stopnia, że te elity przedsiębiorców bardzo często różne rzeczy po prostu w tych miastach budowały. Raz to było tak, jak Cronenberg, że stawiają dla większej chwały Filharmonię Narodową, a czasami to było trochę interesu i trochę właśnie takiej pokazania siły, że się wybudowało elektrownię i tramwaj uruchomiło. Tak? Więc tego typu postaw elit ja w ogóle nie widzę. Tak? Znaczy wszyscy są przekonani, że właśnie jest jakiś samorząd tam, który wybraliśmy raz na 4 lata i to jest jego zmartwienie. No i to jest oczywiście... A panele obywatelskie, jak pan to ocenia? No to jest Gdańsk, tak? Dobrze, to jest bardzo, znaczy dobrze, wszystkie pomysły, nawet uważam, że budżety partycypacyjne są też dobre, bo stwarzają jakieś pole, tylko żebyśmy pamiętali na poziomie językowym, że to nie jest, że samorząd to nie jest właśnie, albo sprawa obywatela jest tylko to, co tam wytyczono na poziomie jednak bardzo niewielkich decyzji w budżetach obywatelskich, ale bardzo ważne jest, bo pani powiedziała, myślę, że tą rzecz o Katowicach, ale takie budzenie się lokalnych elit i poczucia, że dobrze, to porozmawiajmy właśnie poza Radą Miasta, jaki ma być Cieszyn za 20 lat, albo czego my chcemy od tego miasta, to jest znacznie większa dyskusja niż w gronie radnych i urzędników ratuszowych.
ja nie wiem, czy to się zmieni. To znaczy, czy będzie grono ludzi chętnych do tego, żeby rozmawiać o miastach, nie jako o własności urzędników samorządowych. O, bo to jest ten moment, który my mamy duży kłopot, żeby go przekroczyć. 2002 rok to zamknął bardzo poważnie. To znaczy, zniechęcił bardzo wielu ludzi do pracy w Radzie, bo nagle radni, ci, którzy byli w latach 90. mieli wielką władzę, nagle stracili tę władzę, poczuli się nieważni. Uczynił z bardzo wielu samorządowców, tych prezydentów miast i tak dalej, jednak monarchów. Tak? I to z dobrymi i złymi skutkami tego bycia monarchą. No i trochę tak, można powiedzieć, zmenedżeryzował samorząd. Tak? Oni byli rozliczani z tego, czy środki europejskie, czy inwestycje są dobre, a nie czy rozmawiają z ludźmi. Teraz jest oczywiście odwrót i te rzeczy, o których pani mówi, są ważne, no ale sprawa jest moim zdaniem rozstrzygnięta. Znaczy, bardzo ciekawe jest to, czy powstaną ludzie, znaczy, czy powstaną elity, ale takie elity nie zamożnościowe, tylko biorące się z tego, że ludzie chcą uczestniczyć w życiu miasta, nie będąc radnymi, nie mając tego pensji w ratuszu albo diety radnego, tylko bo właśnie chcą. To wszystko, możemy też oczywiście mówić o receptach na to, jak iść w kierunku takiego samorządu, ale przede wszystkim potrzebujemy jakichś ram prawnych, tak, a nie samorządu, który jest dzisiaj w jakiś sposób zagrożony i wciąż rozwój jego siły jest zagrożony, więc może tak krótko na koniec, jaki jest pana wymarzony samorząd, jak samorządowcy mogliby uratować się przed nicnymi zakusami władzy centralnej i też w kontekście Cieszyna, tak sobie myślę, czy widziałby pan to jako jakiś taki samorząd też zwracający uwagę na transgraniczność niektórych miast, jak na przykład Cieszyna, no bo przecież też wydawałoby się logiczne, że skoro jakieś tam więzy między wymiana handlowa, wymiana edukacyjna na tych terenach granicznych, szczególnie miast podzielonych, takich jak Cieszyn, czy na polsko-niemieckiej granicy też jest dużo takich miast, czy tutaj byłby jakiś sens, żeby myśleć o tym też, o kategoriach euroregionu, czy większej współpracy z euroregionami itd. Najpierw muszę zacząć od wyznania osobistego, skoro pani mnie o to zapytała. Żadne z moich marzeń nie wiąże się w żaden sposób z samorządem. Nie mam takich marzeń, ale też 30 lat właśnie to, być może mieszczę się w tym modelu cynicznego wyborcy, też nauczyło mnie, żeby tak za dużo się nie spodziewać po polityce. Ona nie jest sferą realizacji marzeń. No, to, czego bym na pewno chciał, jeśli myślę o samorządzie, to jest jak gdyby trzy rzeczy, to znaczy w warstwie takiej ustrojowej, twardej chciałbym, żeby był broniony dobrze. Broniony dobrze, jak będzie następne przesilenie, to uważam na przykład, że bardzo ważnym pomysłem byłoby utworzenie Senatu jako izby, która jest wybierana, no chociażby właśnie przez tych radnych. Tak radni nie mają dzisiaj bardzo dużo poczucia własnej wartości, choć może przy kryzysowym okresie tak się trochę stanie. Gdyby wybierali, to mówimy o marzeniach i o rzeczach takich, które mogą nie być do przełknięcia dla partii politycznych, ale gdyby radni gmin i miast wybierali Radę Powiatu, a Rada Powiatu i Rada Miast na prawach powiatu wybierała sejmik, to już byłoby znacznie trudniej partiom politycznym tak kręcić sejmikami i województwami, jak kręcą. Ja uważam, że to znaczy tu jestem w stanie bronić tego, że to jest miejsce, w którym partie odegrały najgorszą możliwą rolę po 98 roku jako włodarze regionalni, bo no, próbowały różnych rzeczy, może w dyskusji będzie więcej miejsca na to, jakby ktoś był ciekawy, ale generalnie psuły politykę lokalną. Na to można nałożyć właśnie to, że można by stworzyć mechanizm wyborów w ten sam sposób Senatu, którego podstawowym zadaniem byłoby bronienie optyki Polski lokalnej, czyli tej no, nie centralnej, nie warszawskiej, i bronienie ustrojowej pozycji samorządów właśnie w takich rzeczach, no bo nie trzeba złamać konstytucji, nie trzeba złamać ustawy o samorządzie, żeby zrobić straszne kuku i to w ten czy inny sposób, właśnie chociażby finansowo, od czego żeśmy dyskusję zaczęli, więc tu powinno być takie bardzo, bardzo mocne, być może to weto Senatu, dzisiaj Senat wymusza, jeżeli jest przeciwko jakiejś ustawie, po prostu zwykłą większość w Sejmie, względną większość w Sejmie jako warunek odrzucenia poprawki Senatu, ale można by wprowadzić zasadę, że jeżeli to dotyczy tematyki samorządowej, no to nagle rośnie to do 2/3 i próbujcie dalej, panowie, zrobić krzywdę samorządom, więc
Dla panów zrzucić. Dobrze, okrutne panie centralistki. Próbujcie dalej zrzucić jakieś kłopoty na władze samorządowe. Więc tego typu zabezpieczenia bym widział. Druga rzecz to jest szukanie jednak sposobów, żeby uczynić samorząd, znaczy dobrze, ten 2002 rok jest ważny, bo zlikwidowano nie tylko zasadę wyboru prezydenta przez Radę, ale zlikwidowano organ kolegialny, który był zarząd miasta. Więc o ile prezydent przed 2002 roku mógł być przegłosowany przez koleżanki i kolegów z zarządu, to teraz po prostu jest samowładny, co sobie wymyśli, to jego. Tak? Więc w pewnym sensie, ponieważ my nie mamy w Polsce dobrego obyczaju pracy kolegialnej, dobrego funkcjonowania obyczajów kolegialnych, więc poszukać dla organów kolegialnych jakiejś takiej misji w mieście, która nie przeczy ich, nie zablokuje prezydenta jako sprawczego organu, bo też były wady w tym modelu sprzed 2002 roku. Ja miałem pomysł, który być może części miast by pomógł wybierania. Tu bym był bardzo za to, żeby gmina sobie mogła postanowić, czy ma takie coś, czy nie, senatu miejskiego, który by się składał z trzech typów ludzi. To znaczy, po pierwsze, byłych prezydentów, byłych burmistrzów, to żeby sobie tam zasiadali, mogli mówić, co chcą, ze swojego doświadczenia, bo my marnujemy czasami ich doświadczenie, odchodzą i już nigdzie nie są. Po drugie, moim marzeniem, żeby był tam kontrkandydat, główny kontrkandydat burmistrza czy prezydenta, ten, który z nim przegrał. Bo to jest człowiek, który miał jakieś duże poparcie i jakby, no, jak jest zwykłym radnym, to trochę ten potencjał polityczny się marnuje. I trzecia grupa, no to wybierani ludzie, radni właśnie w bardzo specyficzny sposób, z miasta jako okręgu. Bo my bardzo często w dużych, małych miastach mamy optykę lokalną, tak? Okręgu, malutkiego okręgu wyborczego, osiedla. No i wtedy jest tak, że ogródki działkowe na jakimś osiedlu są ważnym tematem, dziura nie jest ważnym tematem, ale nie ma nikogo, nie ma partnera dla burmistrza czy prezydenta miasta, który by patrzył na miasto jako całość. Tak? Tacy politycy są, tacy kandydaci by się znaleźli. No takiego organu brakuje. Mówię, to powinno być zostawione do decyzji. Ja bym zostawił to do decyzji mieszkańców, czy chcą mieć taki senat, czy nie. Jakim nie, do niczego niepotrzebne pieniądze nie mają, ale myślę, że tego typu organu bardzo brakuje w miastach. Dziękuję bardzo. Ja się w takim razie wycofuję. Jeszcze serdecznie zachęcam Państwa do włączenia się w dyskusję. Wiem, że na sali jest wiele osób, dla których polityka lokalna jest bliska, które są zaangażowane, czy też odważnie zaangażowane w życie swojego miasta czy swojego regionu, więc zachęcam do zadawania pytań, polemik, komentarzy. Chciałem pana zapytać o powiaty, bo wspomniał pan o tym, że tak pan to ujął, że jakby wynikało, że one już są w trakcie likwidacji. Ja myślę, że chyba pan mnie słyszy. Tak, bardzo dobrze. Ale nagrywa się chyba. A, okay. Z mikrofonu. Tamten się złapałem. To tylko chciałem pana zapytać o to, czy w jakiej to jest fazie, że tak powiem, politycznego procesu, czy jakiegoś namysłu. To jest bardzo kuszący pomysł dla każdej władzy, bo bardzo łatwo, jak będziemy szukać oszczędności, póki nie ma kryzysu, to oczywiście nikogo to bardzo nie obchodzi, ale bardzo łatwo jest powiedzieć, no to zlikwidujmy powiaty. Ja już słyszałem w kampanii 2011 roku, 2014, obecny wicepremier Gowin też miał takie hasło, zlikwidujmy, bo bardzo łatwo policzyć, ile tam jest tych etatów w starostwie, ile to w ogóle administracja powiatowa, ile ma. Więc to takim modelu, że poszukamy oszczędności, może być pierwsza ofiara szukania. Poza tym, no, lobby powiatowe nie będzie znowu na tyle silne, tak? Bo w Warszawie, no, to bardzo trudne jest ściąć etaty w ministerstwach, one się cały czas rozrastają. Natomiast żeby ściąć gdzieś na jakiejś prowincji, która nie będzie miała medialnej siły bronić się, jest łatwiej. Teraz, dlaczego to jest bezsensowny w ogóle ruch? Po pierwsze, bardzo dużo tych etatów i tak w tych powiatach zostanie, tak? Bo to, że organem prowadzącym szpital nie będzie powiat, tylko coś innego, no to nadal będzie, tak? Bardzo dużo instytucji powiatowych było na gruncie dawnych instytucji, rejonów i tak dalej. Gierek zniósł powiaty, no ale pewne administracje na poziomie powiatowym czy podobnym do powiatowego zostały, więc
te wszystkie liczby, które będą podane, ile to zaoszczędzimy, będą oczywiście mocno przesadzone, może 10% zaoszczędzimy wydatków na powiat i to raczej będzie rada powiatu niż i starosta i tak dalej, niż coś realnego. Ale skutki fatalne z mojego punktu widzenia będą ogromne, bo na powiatach trzyma się kawałek sieci miejskiej w Polsce, znaczy hierarchii ośrodków miejskich, hierarchii przestrzennej. To jest pewna konstrukcja. Oczywiście przeciwnicy powiatu mówią, a bo to jest ze starych czasów, żeby furmanką dojechać w jeden dzień i wrócić. Tak, no, tak było historycznie, ale to nie znaczy, że dzisiaj to nie ma znaczenia. Także ktoś, kto jedzie do liceum na przykład w mieście powiatowym, ma mieć to liceum, no to już niech nie będzie to tego powiatu, no to przeniesiemy i liceum będzie można w mieście powiatowym zlikwidować albo w różnych ośrodkach na terenie powiatu zlikwidować. Więc to jest jakaś konstrukcja, która moim zdaniem jest do poprawienia, ale nie do wyrzucenia. Część osób mówi, no dobrze, ale te funkcje może utrzymać miasto powiatowe, a i ono może być organem prowadzącym. Tak, tylko powiat był pomysłem na to, żeby mieszkańcy wsi okolicznych też mieli na to wpływ. Tak? Znaczy mieli przełożenie, no bo to jest szpital, z którego oni korzystają, liceum, z którego korzystają, dom kultury, różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy pierwsza rzecz, którą, na przykład jeżeli żądamy ustępstw, to ja mówię, no zmienił zasady wyboru Rady Powiatu. Ta zasada moim zdaniem jest nie widzę w niej żadnego pozytywnego aspektu i naprawdę sądzę, że gdyby była wybierana właśnie przez radnych gminy zaraz po wyborach, byłoby mniej więcej to samo, z mniejszą rolą partii politycznych i różnych takich partii lokalnych też, bo ja w wielu powiatach widziałem partie, które się nazywają tam Nasz Powiat 2020 albo coś i są partią lokalną, tylko tyle, że nie mają afiliacji, albo mają ukrytą afiliację, albo nie mają bezpośredniej afiliacji partyjnej, jak PSL czy PiS. Ale w ostatnich wyborach jest bardzo wyraźne upartyjnienie rad powiatów. To znaczy ten proces następuje, ale w 2018 bardzo mocno nastąpił. Jest bardzo niewiele rad powiatów rządzonych przez kogoś innego niż koalicję z udziałem partii politycznych. Zapraszam. Naprawdę, bo zaraz będzie za późno. Odwaga ma być. No właśnie, chciałam o odwagę zapytać. Co będzie aktem odwagi w kontekście całych tych rozważań? Co mogło być aktem odwagi? Odwagi zdecydowanie, to co powiem będzie o odwadze. Rzeczywiście dzisiaj w takim pewnego rodzaju bardzo dużym zepsuciu obyczajów politycznych aktem odwagi jest próba uczestnictwa w życiu politycznym, nawet na poziomie lokalnym. I to zresztą sprawia, że trochę jest za dużo na przykład ludzi skłonnych do brawury, to znaczy ci, dla których nie pojawiają się im w głowie bariery takie, jak właśnie człowiek myśli, czy ja się mam w to zaangażować, czy nie. Więc występują pewne procesy negatywnej selekcji związane z tym, że ci, którzy moim zdaniem powinni być dzisiaj w samorządach, w ogóle w polityce, powinni uczestniczyć, mogę powiedzieć, że się w pewnym sensie boją, chociaż tej ich ostrożności ja rozumiem też czasami, tak, że jest ileś powodów, dla których oni się tego mają prawo bać. Tak, jest to im nie na rękę angażować się w sprawy publiczne. W zasadzie wiedzieliby, co powiedzieć, w zasadzie wiedzieliby, jak głosować, no ale wygodniej, bezpiecznie jest zostać w domu i komentować złośliwie politykę, tak, z takiego fotela. Wspaniała loża w Muppet Show, prawda? Mam wrażenie, że w Polsce 30 milionów Polaków siedzi na tej loży i patrzy tam na ten teatr polityczny z mniejszą lub większą satysfakcją komentując, co się tam dzieje. Ale gdzie ja widzę tę odwagę, tak? Bo to jest tak, że jak ktoś idzie do polityki z takim aspiracją skrojoną na poziomie, no jakoś tam się ustawię, potem może mnie wezmą, dostrzegą, ja awansuję dalej, no jako pomysł na karierę, no to jakoś rozsądek za tym przemawia, trochę się oberwie, ale właśnie jest to jakaś droga kariery. Natomiast taka postawa zaangażuje się w coś, w jakąś sprawę, ideę, czy właśnie żeby pilnować tego, żeby miasto się dobrze rozwijało, czasami skutkuje właśnie obrywaniem zupełnie bez sensu, tak? Znaczy człowiek nie potrafi powiedzieć, dlaczego ja w zasadzie to robię. I mam wrażenie, że to jest, obserwowałem przez lata na przykład ludzi, którzy byli moimi studentami, kończyli politologię i teoretycznie powinni się angażować w politykę. Ale oni uważali, że właśnie to jest
no coś na tyle absolutnie dwuznacznego dla nich. Tak? Trochę się bali dwuznaczności moralnej, trochę się bali ataków na siebie. Myślę, że to jest, jeżeli bym mówił o odwadze w samorządach, to jest to. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i też taka polityka, która nabrała za dużo cech marketingowych, no to jest odwaga podejmowania trudniejszych tematów. To znaczy w zasadzie każdy woli zejść z linii ciosu i się tak wycofać. I to, jakby jeszcze w sytuacji, kiedy emocje podstawowe to są emocje dotyczące partii politycznych, no to jestem w drużynie, ona jest silna. Ja bardzo nie lubię do podsłuchanych rozmów nawiązywać jakoś tak spersonalizowany sposób, ale niektóre podsłuchane rozmowy są bardzo ważnym argumentem dla politologa czy socjologa, tak? No bo to, co my i tak podejrzewamy, że jest, tak? To, że się mówi, ale to, co ważny polityk głównej partii opozycyjnej mówił, no zapisz się do nas, to będziemy cię bronili i pamiętaj, że właśnie to jest ten mechanizm. Ludzie to wiedzą, tak? I poza tym mechanizmem trzeba dość dużo odwagi, żeby się w życie publiczne angażować, bo wiadomo, że to ten mechanizm lojalności i podporządkowania je napełnia. No i też aktem moim zdaniem takiej dużej odwagi jest, mówię, traktowanie na przykład, to w samorządzie bardzo, bardzo rzadkie, traktowanie serio idei demokracji reprezentacyjnej, tak? Że my nie jesteśmy po to, żeby poprzeć burmistrza albo żeby go zniszczyć, tylko mówić, co ludzie o czymś myślą, tak? Raz ci, których reprezentujemy, bo się z nimi zgadzamy, ale czasami nawet ci, których reprezentujemy, nie do końca się z nimi zgadzają, sobie wiedząc, że są. Ja bym chciał może dwa słowa na temat samorządności jeszcze. Na samym początku wspomniał Pan, że istotne byłyby, najistotniejsze chyba dla samorządności, jak zabezpieczenia instytucjonalne, z tego względu, że po prostu trudno im to przeskoczyć. No tak. I tutaj, bo to jest jeszcze innych refleksji mam szereg, ale na razie przy tym zostańmy. Wydaje mi się, że to jest dobre, jeżeli zakłada się dobrą wolę wszystkich uczestniczących w grze. Natomiast jeżeli ma się do czynienia z przeciwnikiem, który nie uznaje żadnych reguł, a taką sytuację w tej chwili chyba mamy, można nie uznać wyroku sądu, można nie opublikować wyroku sądu, można wyrok sądu uznać za opinię na przykład, prawda? No to w tym momencie, krótko mówiąc, jeden gra w szachy, a drugi boksuje, to raczej trudno spodziewać się, żeby jakiekolwiek zabezpieczenia instytucjonalne tutaj pomogły. To jest jedna rzecz, bo potem tak po drodze mi różne historie się... Mogę odpowiedzieć na to i potem jeszcze Pan by zadał, bo boję się, że zapomnę rzeczy, które jednak jest... No mnie się szereg zapomniało już. Okej. To będzie element takiego credo politycznego, które starałbym się upowszechniać z każdą wiarą. To znaczy ja uważam, że i to nabrałem tego przekonania w czasach PRL-u, tak, żeby powiedzieć, skąd ono się w ogóle bierze, że nie jest zupełnie wszystko jedno, czy jest troszkę w tą stronę, czy jest troszkę w tą stronę. Podałem przykład ustawy o RIO. W modelu, kiedy byśmy powiedzieli, ta władza nie liczy się z niczym, z żadnymi ograniczeniami, ta ustawa nie miałaby znaczenia, czy jest, czy nie jest, bo oni tak by swoje robili. To, że nie ma tej ustawy, jest bardzo dobrze dla samorządów. Tak? Czyli istnieje rzeczywiście sfera, i to jest obserwacja dotycząca Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ta partia zachowuje się tak, jakby mogła jechać na specjalnych prawach. Tak? To znaczy uchylać ustawy, nie uważać jednych zapisów konstytucji za wiążące, interpretować sobie po swojemu. Ale to nie jest tak, że wszystko w państwie się rozpadło i że nie mamy żadnych reguł. Więc moim zdaniem weto Andrzeja Dudy do ustawy o RIO nas uratowało przed sytuacją, która była znacznie gorsza. Więc nie jest jakby zupełnie wszystko jedno, gdzie ta rzecz jest przesunięta. Ja uważam, że w przypadku samorządów, gdybyśmy mieli Senat pochodzący z wyborów pośrednich, on by skutecznie bronił. I nie sądzę mimo wszystko, że Prawo i Sprawiedliwość by powiedziało, no Senat odrzucił ustawę, ale my ją wprowadzimy w życie. Tak? Znaczy, to jest... Ono może sobie pozwolić w kilku sferach na robienie tego, zwłaszcza tam, gdzie opór społeczny nie jest tak silny, żeby to wspierał. Natomiast
To też nie jest tak, że mamy państwo kompletnie rozregulowane i nic nie działa. I w każdej sferze działa wola, no umówmy się, stosując język tej władzy, suwerena, tak? Nie, no w bardzo wielu miejscach po prostu istnieją normalne mechanizmy konstytucyjne, ustawowe, przestrzegane i to jest jakby źródło, znaczy to nawet nie chodzi o to, że to jest źródło nadziei, ale to jest pole gry, tak ja je widzę, tak? Jako pole, w którym nie można żadnego szczegółu zaniedbywać i mówić, oni już rządzą, to już będzie, to teraz będzie szło tylko ku gorszemu. I dlatego uważam, że te drobne instytucjonalne zmiany są ważne. Ale to, co pan powiedział, oczywiście jest, zawsze jest taka dyskusja, to, że tak powiem, jeden z kluczowych problemów filozofii politycznej, czy raczej jest ważne, żeby ludzie byli dobrzy, czy raczej jest ważne, żeby instytucje były dobre i nawet obliczone na no nie najlepszych, albo wprost, tak, ten wątek myśli konserwatywnej jest mi bliski, żeby o instytucjach myśleć w kategoriach takich, jakby człowiek nie był aniołem, a co więcej, jakby miał w sobie spore cechy diabła i skłonność do złego, tak? Że te instytucje muszą również jednak być obliczone na to. Jak się przesadzi, no to się robi obsesję i państwo totalitarne, tak? Bo się w ogóle nikomu nie wierzy. Jak się przesadzi w drugą stronę, to się robi instytucje, które pierwszy, lepszy łobuz wykorzysta na swoją cechę. Więc na tym polega trudność pracy ustrojowej, że ona właśnie ciągle pyta, do kogo mamy zaufanie, na ile możemy zaufać ludziom, na ile nie. Jak jesteśmy centralistami, mówimy tylko mądrość jest w stolicy, w najwyższych kręgach rządowych. Jak jesteśmy decentralistami, mówimy sporo jednak tam ten lud niby ciemny na prowincji wie i lepiej mu oddać. Więc ja jestem decentralistą, tak? Bardziej ufam samorządom. Na przykład nie chciałbym, żeby samorządowcy wybierali mi premiera. A właśnie a propos tego myślenia centralistycznego, też mnie naszła taka refleksja, to zresztą tu pan wspomniał o szkole, o nauce historii. Ja sobie to tak uszczegółowiłem troszeczkę, mianowicie w czasach, kiedy chodziłem do szkoły, a podejrzewam, że się pod tym względem wiele nie zmieniło, uczono nas, że wszelka władza centralna to jest właśnie to. I to tak, dobry był Mieszko, bo zjednoczył plemiona, prawda? Potem dobry był Łukietek, bo rozbicie dzielnicy, a niedobry był Krzywołusty, prawda? No i tak dalej. I władza centralna zawsze była lepsza od tej zdecentralizowanej, bo silne państwo, bo Prusy na przykład, bo Rosja, bo Austria, prawda? Centralistyczne państwa wokół nas, a my w środku tacy sobie nie ogarnięci. No i to się jakoś tam musiało osadzić w mentalności. Poza tym jeszcze jest taka rzecz, coś jak mentalność folwarczna, chyba czy folwarczne zarządzanie. Ta metoda, która ogromnym się u nas powodzeniem cieszy. I podejrzewam, że właśnie w zakorzenieniu tych dwóch rzeczy, chociażby gdzieś tam w głębi duszy rodaków, należy też upatrywać się sporych zagrożeń dla samorządności, dla w ogóle jakiejś tam decentralizacji. Z ostatnim zdaniem to już się w ogóle w 100% zgadzam. Z poprzednimi zgadzam się o tyle, tylko o ile powiemy sobie, że to jest opisanie, że to jest mapa terenu, a nie determinacja, że sobie z tym nie poradzimy. Ja mogę powiedzieć tak, że bardzo lubię teorię, że w Polsce wszystko funkcjonuje jak folwark, bo ona szalenie mobilizuje przeciwników tej teorii i oni, moim zdaniem, znaczy tak jak patrzę na różne style zarządzania, na różne sposoby myślenia o tym i tak dalej, to nie jest sprawa przegrana. Nie jest tak, że tereny poddane rzeczywiście tej subkulturze folwarku, ona trochę jest jeszcze wzmocniona przez komunizm, różne rzeczy tutaj były takie, że ona się mogła podtrzymać, że to są większościowcy, tak? Nie, jest tak i jest tak. Znaczy, wydaje mi się, że my mamy nieopisane pola tych gier takich kulturowych, które nie dotyczą wyboru za czy przeciwko Kościołowi, bo to mamy opisane, natomiast wielu innych, znaczy tych, o których pan mówi na przykład, jeśli właśnie chodzi o grę w folwark. Ale to samo dotyczy opisania, znaczy zmiana, którą wydawało się, że wystarczy, to znaczy, że każdy będzie miał dwie historie, swojego regionu i Polski. Ale okazuje się, że to jest jeden z największych błędów, tak? Że my musimy zrobić jakiś bardzo dziwny wysiłek i powiedzieć, że szukamy historii, która jest, no właśnie łączy tą mozaikę
i opowiada, że to jest też całość, tak? To znaczy jest bardzo dużo pracy nad taką wyobraźnią, ale ja postrzegam to jako pole, no mówię, pewnych bardzo ważnych zmagań i zwłaszcza w takim czasie, kiedy bardzo dużo ludzi uważa, że głównym problemem, albo jedynym w Polsce jest PiS, jak ten PiS weźmie i pójdzie, nie wiem jak, gdzie i jak, ale weźmie i pójdzie, tak? To już w zasadzie sobie z wszystkim poradzimy. No to niestety tak nie jest, to znaczy to jest, nie ma takiej recepty, nie ma takiej recepty. Jesteśmy na polu gry i mamy fascynujące gry między sobą do rozegrania przez najbliższe 2, 3, 4 dekady, więc i mówię, część z nich pan opisał, tak, znaczy w tym sensie zgoda. Ja wręcz obawiam się, że jak pewnego dnia diabli wezmą PiS, to zostaną te pomysły, które on już wprowadził i będzie wielka niechęć do tego, żeby je rozmontować, tylko tak, ale jak się właśnie korzystać z nich, skoro już są. Tak, ale dlatego też uważam, że historia tych pomysłów jest dłuższa i historia nawyków myślowych naszych jest dłuższa, bo niektórzy znajdują w tam Trybunie Ludu takie na sformułowania, ale sięgnąć do Gazety Polskiej Sanacyjnej sprzed wojny też będą takie sformułowania, więc rzeczywiście PiS odpowiada na jakieś potrzeby takie mocno zakorzenione i powracające, ale to właśnie jest pole nie każde pole jest polem tylko walki z Prawem i Sprawiedliwością, czy z jego sposobem rządzenia, ale też no, z postawami, które są znacznie właśnie dłuższe niż ta jedna partia. Ja pamiętam z młodości takie powiedzenie, może jeszcze zresztą funkcjonuje, Polacy potrzebują takiego małego Hitlera. Nie wiem, czy potrzebujemy Hitlera. No ale niestety sam, ja to nawet sam sobie kiedyś usłyszałem. W zasadzie nie się wydarzyło. Ale krytycznie. Proszę? Żeby po roku chwycić za twarz, tak jest, i żeby był ten jeden, który rządzi. Nawiasem mówiąc, jest też pewne echo w tym modleniu się do Tuska, że przyjdzie Tusk i on wszystko za nas załatwi, nie? Przyjedzie na białym koniu i będzie cacy. Znaczy ja podejrzewam, że w naszej mentalności polskiej funkcjonuje coś takiego. Wszystko co było jest B, a to co my zrobimy jest najlepsze. I to jest ogromny błąd, myślę, w mentalności naszej Polaków. Nie trzeba nam Hitlera. Takie konkretne powiedzenie. Tutaj pytanie od pana? Przemek Majer, to jest taka refleksja, ale też pytanie. Jeden z ojców polskiej samorządności, żyjący już profesor Rygulski, w swojej autobiograficznej książce Życie splecione z historią, pisał, co też było powodem powstania samorządności. Jak dochodzono do roku 90, gdzie w przyszłym roku będziemy 30-lecie wyborów samorządowych, że była ta potrzeba rozbicia tego centralnego, monopartyjnego, monolitycznego zarządzania państwem, oddania spraw, zarządzania też administracją państwową w te sprawy lokalne. I też przysłuchałem się dzisiaj temu, co mówił pan doktor. Zastanawiam się, czy nie zaniechaliśmy jako też państwo, administracja państwowa, poszczególne rządy, ale samorządowcy, samorządy, ale też liderzy lokalnego życia, nie zaniechaliśmy tego, żeby więcej mówić o tym, jak ważna jest nie tylko idea samorządności, ale jak ważny jest ten samorząd wśród naszych mieszkańców. I czy to nie jest takie nieodrobione zadanie, że teraz, gdy stoimy w takiej sytuacji, gdzie samorząd jest rzeczywiście ograniczany i ja zawsze mówię, że to już nie jest taka pełzająca centralizacja państwa, tylko ta centralizacja jest prawna, finansowa, bo co z tego, że możemy poprzez radę, poprzez wójtów, burmistrzów zarządzać naszymi lokalnymi sprawami, jak jesteśmy w bardzo rygorystycznych ramach prawnych i finansowych i mamy swoiste ograniczenia w zakresie realizacji polityk publicznych naszych lokalnych. I czy to nie jest po prostu to nasze zaniechanie przez te ostatnie 30 lat większego zbudowania świadomości i odpowiedzialności ludzi, szarego Jana Kowalskiego za ten lokalny samorząd? I jeśli tak jest, to co powinniśmy robić jako samorządowcy, jako liderzy lokalni?
Dobrze, to rzeczywiście tak. Znaczy, to nie jest przedmiot moich badań, mogę się tylko powoływać na to, co badali inni i też opinia, która jest dość powszechna, chyba nawet w kręgach decydentów politycznych i tak dalej, że tym, co odbiera najbardziej apetyt na obywatelstwo, jest szkoła. Znaczy, że w tej instytucji dokonuje się pierwsza proces zniechęcania do aktywności publicznej, że ona jest tak skonstruowana, że cokolwiek by nauczyciel wzniosłego nie powiedział na WOS-ie, to i tak jest skompromitowany przez to, jak ta szkoła funkcjonuje w takiej warstwie relacji rozmaitych. Tak? I to nie jest do naprawienia przez kuratora oświaty, burmistrza. To jest coś, nad czym bardzo słabo w ogóle panujemy. Na przykład komuniści sobie nie poradzili też do końca ze szkołą. Tak? Ona była bardzo tradycyjna i tak dalej. Tam tylko można było wprowadzić pewne naleciałości, ale to jest twór, który jest bardzo trudny do zmienienia. Więc moim zdaniem to nie jest taka prosta recepta, naprawmy szkoła, będzie lepiej, tylko po pierwsze przypatrzmy się temu miejscu. To znaczy, że ono pozbawia... Jeżeli się gdzieś rodzi ten cyniczny wyborca, to się rodzi już trochę w szkole, tak? Po drugie, bardzo trudno jest namawiać ludzi do pewnych idei, jeśli rzeczywistość będzie przeczyła tym ideom bardzo mocno, tak? Znaczy więc prawdopodobnie nas czeka bardzo ciekawa, znaczy mentalnie praca, to znaczy korygowania o 10%, a nie dokonywania rewolucji, w których o 50% się wszystko zmienia, tak? To znaczy, ja byłem bardzo zafascynowany takimi opowieściami, części moich kolegów, którzy zajmują public policy właśnie i kształtowaniem tego, jak to robią Holendrzy. Oni ciągle pracują nad detalami, ciągle są z tego niezadowoleni, poprawiają, zastanawiają się, co można udoskonalić w administracji publicznej, tak? To taka praca nas czeka niestety. Skokowej zmiany jakoś bardzo mi trudno sobie wyobrazić. Przeciwko samorządowi czy przeciwko lokalności jest jeden wielki wiatr, który jest potężny i to jest zupełnie nowe doświadczenie, które będzie nas... No, musimy sobie znaleźć odpowiedź na to. W sensie komunikacyjnym ludzie żyją w przestrzeni, która już nie jest ograniczona w żaden sposób. Tak? To, co było wielką okazją do tworzenia elit lokalnych, to, że nawet zamożny człowiek w XIX wieku nie bardzo mógł tak łatwo pojechać sobie z Nowego Sącza do Krakowa, z Cieszyna do Katowic, czy z Cieszyna do Brna, czy gdzieś, tak? Że ludzie jednak byli bardziej związani z miejscem, musieli sobie wiedzieć i zdawali sobie sprawę, że oni w zasadzie, no poza jakąś tam grupą migrantów, większość z nich będzie żyła spędzi całe swoje życie w takim mieście. Tak, to bardzo, bardzo wiąże, bardzo tworzy, no, jest elitotwórczy. W tej chwili w zasadzie jest tak, że ja próbowałem badać w kilku miastach elitę. Bardzo często elita miejska jest rozczłonkowana i prokuratorzy mają swoje sieci powiązań ogólnopolskie, sędziowie, adwokaci, farmaceuci. Tak bardzo, jest bardzo niewiele miejsc, gdzie ta elita może się razem spotkać, skomunikować, ponieważ nie ma mediów, bo media oprócz tego, że coś tam mówią, to jeszcze mają jedną rzecz, którą wszyscy czytamy. Kto powiedział, tak? Kto się wypowiedział? A widziałem twój wywiad w gazecie. No, nikt nie czytał, ale widział, że jest. Tak? W lokalnym medium oznacza, ten jest ważny, bo dał wywiad w lokalnej gazecie. Tak? No to tej roli media nie spełniają. Więc w pewnym sensie są dwa niedobre trendy. To znaczy, rzeczywiście trzeba by ludziom dać przykłady dobrych praktyk społecznych. Takich, które budują potem taką postawę samorządową, w tym sensie obywatelskim, jak pan mówi. I co więcej, trzeba byłoby ich wbrew temu wielkiemu wiatrowi historii, zatrzymać zainteresowaniami w lokalności. To znaczy powiedzieć człowiekowi, który buszuje po internecie i interesuje się i Trumpem, i gwiazdą jakąś jakiegoś show w Korei i tak dalej, słuchaj, ale ty musisz się zainteresować tym Cieszynem, bo tutaj żyjesz, tak? Trochę to jest trudniejsze po prostu niż kiedykolwiek, tak? Więc wydaje mi się, że to... Że wymaga to po prostu pomysłowości i szukania sposobów, żeby dotrzeć do tego. Ale nie wiem, na ile ten samorząd, taki jakim on powstawał, no właśnie ten, nazwijmy to, w modelu już XIX-wiecznym, nowoczesnym, jak on przetrwa, jak się utrzyma, czy to nie będzie zupełnie inaczej skonstruowane tak naprawdę, bo wydaje mi się, że my, skupiając się na bardzo poważnych zagrożeniach, jakie stwarza nam taka... No nieznośna i czasami właśnie dokuczliwa władza, tak, centralna, nie widzimy, że tutaj mamy dużo większe problemy, które za chwilę mogą się pojawić. I one będą większym wyzwaniem do tego, jak utrzymać porządny samorząd miejski, niż ktoś, kto tam miał chwilowy napad
nieufności i podejrzliwości do samorządów wygotował jakąś okropną ustawę. To jest okropne, ale te trendy wydaje mi się, że są trudniejsze w pewnym sensie. To znaczy takie, żeby utrzymać zainteresowanie ludzi lokalnością. Wszystkim mundurowym, no nie będę wymieniał do tego, bardzo poprzydała emerytury. W tej chwili są to środowiska, które to 70, 80 lat, 60 lat, kobiet to są już młodzieniaszkowie. I wiem, że próby są czynione, żeby to odzyskać, ale nie idę do tego. W publikatorach jedynka, dwójka, im posłychać, mordercy, bandyci, wyrwali paznokcie, no tu siedzą mieszkańcy też Cieszyna i myślę, że większość z Państwa to jest co ludzie młodzi, ale chyba nie słyszeliście o tym, żeby żołnierz WOP-u na granicy komuś wyrywał paznokcie. Mm-hmm. Czyli inne bezpieczeństwa, które może kiedyś tam w przeszłości istniały w innych służbach, nie będę tego po prostu powiększał. Jak to po prostu ugryźć? Czy możemy liczyć na pomoc samorządu? Jeszcze na zakończenie podam, że ci funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, którzy przyszli do Straży Granicznej, czyli spadkobierczyni WOP-u, oni mają emerytury nieruszone. Natomiast byli żołnierze WOP-u, mają bardzo mocno poubierane, to samo dotyczy wdów, czy rencistów. Dobrze. Wydaje mi się, że samorząd nie jest adresatem, tak? Tak naprawdę. To znaczy, to jest to albo jest rozwiązane na poziomie państwa, albo jest nierozwiązane i chyba bym nie chciał, żeby samorząd miał za zadanie naprawiać wszystkie błędy czy rzeczy, które zostały nie tak rozwiązane na poziomie centralnym, bo byśmy mieli. No to zupełnie inna rola. Tego samorząd na pewno nie udźwignie. Natomiast jeżeli mówimy o tej ustawie i w ogóle o pewnym mechanizmie rozliczeń, to on jest od samego początku wadliwy, to znaczy od momentu, kiedy zaniechano rozliczeń ludzi odpowiedzialnych, tak, za rozmaite nieszczęścia i nie ukarano góry komunistycznej, komunistycznego obozu władzy, tych ludzi, zwłaszcza, którzy mieli konkretne rzeczy na sumieniu, a w tej chwili, 25 lat po upadku komunizmu szuka się winnych właśnie bardzo często na zupełnie marginalnych pozycjach w tamtym systemie. Wytyka się, bo to też jest bardzo śmieszne, tak? Wytyka się różnym ludziom kultury, że a ktoś miał ojca lektora, tak, w powiatowym komitecie i to jest straszna zbrodnia, bo wiadomo, że to tak. Zaburzany mamy zupełnie wizerunek PRL-u. Zaburzany mamy również dlatego, że to, o czym Pan mówi, te przestępstwa, to są najczęściej przestępstwa lat 45-56. No i powiedzenie, że cały system komunistyczny był taki jak w czasach stalinowskich, to jest po prostu głęboka nieprawda. To też dotyczy bardzo prostych rozróżnień, to znaczy tego, żeby w żaden sposób właśnie tych funkcjonariuszy bezpieczeństwa, służb bezpieczeństwa, którzy walczyli z opozycją, mieli jakieś różne bardzo ciemne rzeczy na sumieniu, rozpracowywali emigrację, w żaden sposób nie uniewinniać, ale też nie stosować odpowiedzialności zbiorowej. W zasadzie można powiedzieć, że z punktu widzenia takiego technicznego ta ustawa o IPN-ie była bardzo dobrym rozwiązaniem, kiedy mówiono, które jednostki, które instytucje uznaje się za działające na szkodę państwa polskiego. Tak? I to ona znowu wprowadza bardzo szerokie kategorie. Nie każdy pracownik tych instytucji miał coś na sumieniu, ale myślę, że to jest rozgraniczenie, na które można by się zgodzić. No ale to jest wszystko gra polityczna, czy budowanie tożsamości obozu politycznego, który chce jakby na bardzo późnym antykomunizmie zbudować swoje zasługi i tytuły do rządzenia. Jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, na pewno bym bardzo był z kolei ostrożny przy bronieniu
ludzi, którzy odgrywali bardzo wysokie, mieli bardzo wysokie funkcje w aparacie bezpieczeństwa, żeby posiadali dzisiaj bardzo wysokie emerytury. To jest zupełnie inna sprawa, tak? Ale właśnie sposób rozumienia sprawiedliwości jest taki, ci ludzie w zasadzie im się powodziło cały czas bardzo dobrze, tak? Im się nic nie stało. Przepraszam, mam takie pytanie jeszcze. Jakie pan widzi zagrożenia wewnętrzne, nie te zewnętrzne, o których tutaj sporo słyszeliśmy, tylko wewnętrzne jakby w samym samorządzie, które mogą jakby stanowić o pewnej destrukcji tego samorządu w przyszłości na przykład? Troszeczkę już pan wspomniał o tym, odpowiadając na pytanie pana Maniora, ale chciałbym, żeby pan to jakby mocniej jeszcze ukonkretnił. Jakiego rodzaju zagrożenia? Dobrze. Numer jeden w samorządzie gminy, miasta, to jest utrzymanie się sytuacji takiej, że mamy wielkiego dobroczyńcę, prezydenta, burmistrza i nie potrzebuje rady i tak dalej. Pani opowiadała, że jestem z Bielska-Białej. Dla mnie dramatem był prezydent, który nie uznawał za stosowne w czasie wyborów brać udział w debatach z innymi kandydatami, ogłaszać własnego programu, przecież jego zasługi są jego programem i tak dalej. Więc to trochę było właśnie zbyt już monarchiczne, tak? To znaczy ja dostrzegam w tym pewną wadę i to wadę związaną z też częściowo takimi właśnie zachowaniami, o których pan mówił, o kulturze folwarku i tak dalej, to jest bardzo złe. Drugi element, który jest moim zdaniem bardzo zły, to jest brak pomysłu na rady i to, że one nie... Może to jest nie był idealny wzór, ale w latach 90. bycie członkiem Rady Miasta było bardzo nobilitujące i bardzo ważne i bardzo wielu ludzi, których oceniałbym, że stanowią jakby naturalną elitę miejską, tam szło. Dzisiaj jest znacznie trudniej o takie postawy, no bo Rada jest za słaba w różnych miejscach. Jak naprawić Radę, a nie związać rąk burmistrzowi i prezydentowi, nie wiem. Na poziomie władz powiatowych i wojewódzkich jako największe zagrożenie widzę partyjność, a na poziomie wojewódzkich partyjność powiązaną z klientelizmem. Samorząd ci, bracie, da, ale musisz pamiętać, która partia ci to dała, masz być jej wdzięczny, bo jak przyjdą wybory parlamentarne, to odpracuj to w terenie, będziemy patrzeć, ile ludzi z twojej gminy zagłosowało, czy z twojego powiatu. Z opowieści parlamentarzystów relacjonujących kampanię wyborczą, nie w naszym regionie, więc sprawa, ale myślę, że to nie jest nic dziwnego, w całej Polsce tak jest. Kandydatowi prawicowemu proboszcz oświadcza, że niestety mu nie pomoże, ponieważ PSL jest w zarządzie województwa, on tutaj dach kończy i się nie narazi, prawda? Dopóki dach nie będzie skończony, to i tam różne remonty. Klientelizm najczystszej postaci, tak? I to mówię, myślę, że to jest. Czy PSL, czy Platforma, czy SLD, czy Prawo i Sprawiedliwość, pewnie jest bardzo podobnie, bo ten mechanizm został bardzo źle zbudowany. To znaczy samorząd wojewódzki jest bardzo upartyjniony. Tak? Tam rzeczywiście... Zresztą najciekawsze jest to, że wszystkie kryzysy, czy prawie wszystkie kryzysy w samorządzie wojewódzkim związane ze zmianą marszałka i tak dalej, były związane z grą partii, często właśnie nawet tego, co się odrywało w centralach partyjnych. Więc no to nie jest udany sposób kreowania tego samorządu. Tu też bym widział bardzo poważny element. Ostatnia rzecz, no to na ile, to co powiedziałem, to jest, ale wydaje mi się, że to wszyscy czujemy, tak? Że nie ma czegoś takiego, że ludzie mają poczucie, że samorząd to są oni. Tak? Samorząd to są tamci w ratuszu, jacyś działacze samorządowi i tak dalej. Zresztą ci też mówią tak samo, tak? My samorząd tutaj pokażemy obywatelom, że coś tam, że samorząd się jednak sprawdza. Więc to są najpoważniejsze takie problemy fundamentalne. Oczywiście jest masę, jeszcze mogę o jednym drobnym. Bo ja na przykład uważam, że samorząd w Polsce jest niepodzielony ideowo, tak? Ale ideowo w takim dobrym tego słowa znaczeniu. W bardzo wielu samorządach, które widziałem i w Małopolsce, i na Podkarpaciu, na przykład bez względu na to, kto ma jaką opcję, ale to też widziałem na Dolnym Śląsku, gdzie są prezydenci z SLD, oni są w zasadzie tacy, prezydenci burmistrzowie są bardzo często tacy sami i reprezentują taką lokalną, ja to tak nazwę sobie, centroprawicę. To znaczy, raczej są zwolennikami różnych koncepcji, często jeszcze sięgających czasów Balcerowicza, co do zasady, jak powinno się rządzić, jak się robi oszczędności, na czym warto oszczędzać i tak dalej.
ulubione moje zdanie ludzi z takich kręgów samorządowych. No, my nie inwestujemy w komunikację miejską, bo to jest dla staruszków i dla dzieci, prawda? No to dzieci są dowożone, staruszkowie jeżdżą do ogródków działkowych, więc sprawa jest rozwiązana. To co jest bardzo silnym elementem, zwykle dobre relacje z Kościołem, i to też dotyczyło bardzo wielu samorządowców z SLD, to znaczy takie klerykalizm, bym powiedział, bo to nie chodzi o poglądy religijne, tylko właśnie, że przy każdym otwarciu musi być ksiądz i musi być wszystko poświęcone bardzo ładnie. I mój ulubiony cytat z lokalnej telewizji sądeckiej, kiedy ksiądz mówi o moście błogosławionej chyba Kingi, która połączy rondo Jana Pawła II z rondem błogosławionego Stanisława. Więc to po prostu myślę, że nawet w osobie wierzącej robiło to wrażenie przesytu, tak? Że tutaj jakby jesteśmy gdzieś za daleko właśnie w takim najgorzej rozumianym klerykalizmie. Więc ten centroprawicowy komponent to jest taki pogarda trochę dla sektora publicznego, poczucie, że w szkołach to pracują ci głupi nauczyciele, którzy nic innego nie potrafią, więc tam pracują. Bardzo dużo takie rzeczy, które mówię. Ten syndrom chciałbym czymś równoważyć, dlatego byłem bardzo ciekaw, czy w wyborach 2018 roku na przykład pojawi się ta nowa lewica, no bo dla mnie, mówię, część samorządowców z SLD była tutaj nieodróżnialna. I czy się pojawi na pozycjach niezależnych albo właśnie lewicowych nowa jakaś oferta. Mam wrażenie, że się pojawiła w bardzo niewielu miejscach, ale to jest ciekawe po prostu. Wydaje mi się, że takie nurty, nawet jak nie wygrywają, to, że się pojawiają, jest bardzo ważne. To jest przykład ruchów miejskich. Tak, ruchy miejskie bardzo zmieniły, zwłaszcza w dużych miastach, tę centroprawicową orientację samorządów, nawet jak ci ludzie zostali, tak? To znaczy, że tam rządzi nadal PO albo coś, ale już wie, że trzeba ścieżkę rowerową, że trzeba różne rzeczy, te ukłony wokół innego modelu niż ten z lat 90. robić. Wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawe. Chciałbym, żeby było więcej tego typu kontrowersji, to znaczy, żeby było mniej personalnych. Słucham? Ale księdza nadal zaprasza. Zapraszam, no tak. No. Ale nie, bo mi chodzi o to, żeby nie... Raczej tutaj bym postulował brak przesady, tak? niż niezapraszanie i odwracanie kota ogonem, tak? Że teraz nagle będziemy zwalczać wszystkie uroczystości opłatkowe jako podejrzane indoktrynację religijną. Tak nie jest. To znaczy, wydaje mi się, że to, co jest naprawdę bardzo dużym problemem, to jest taki sojusz realny, tak? Tronu z ołtarzem w bardzo wielu sprawach, gdzie interesy Kościoła są załatwiane inaczej niż normalne, niż gdyby to był inny podmiot, tak, w sposób uprzywilejowany. To się zdarzało nawet prezydentom, którzy rodowód swój mają w SLD. Też może na koniec taka moja osobista refleksja. Mi się wydaje, że dopóki byliśmy PRL-em jeszcze, to było jakś tam dla nas wykształcone najpierw wolność. I nas nikt nie może korzystać z tej wolności. Nie umiem rozmawiać, nie umiem dogadywać, lepiej się pokłócić, lepiej się pobić, lepiej sobie raz przedstawiać. I wydaje mi się, że to wszystko wynika z czegoś, że mamy tą władzę, która podobno nam służy. Ale jak? Tylko będziemy słuchać. Bo mamy samorząd, który służy, ale tylko my musimy słuchać. I albo nam służy i z nami rozmawia, dyskutuje, albo nie. I chyba tu jest ten błąd największy, że dostaliśmy wolność, chcemy jej korzystać, każdy chce, a nie umiemy. Ja bym się z panem zgodził z jednym drobnym zastrzeżeniem. To znaczy, moim zdaniem bardzo dużo ludzi, którzy zaczynają pracę w samorządzie, przychodzi często z bardzo idealistycznym podejściem. Oczywiście nie wszyscy, niektórzy idą tylko dla kariery, ale z takim, że oni zrobią to inaczej. A potem napotykają tych obywateli, takich samych, którzy chcą, żeby było tak jak dotąd i w zasadzie wcale nie chcą tych wielkich innowacji. Tak? To znaczy, ja się długo zastanawiałem, to wbrew pozorom jest odpowiedź dokładnie na to pytanie, tylko trochę przeniosę to z poziomu samorządowego na taki, który nam jest powszechnie znany. Czy to było tak, że Tusk z Kaczyńskim popsuli Polaków, czy to było tak, że Polacy popsuli Kaczyńskiego i Tuska? I do dzisiaj ten problem mam nierozstrzygnięty w głowie. To znaczy, jak Tusk próbował zrobić fajną partię,
to potem powiedział, no dobrze, tu mamy taki problem, to ja muszę ich załatwić, wykończyć, bo mi na głowę wejdą. I zaczął postępować źle. Kaczyński, mając takich ludzi, jakich miał w Porozumieniu Centrum, którzy zresztą zdradzili, więc on się tego nauczył, że własna partia może go zdradzić, więc już PiS zrobił tak, żeby to im się nie udało. No to i teraz mówię to, wracamy na poziom samorządu, chciałem, żeby anegdota była o powszechnie znanych osobach, tak? Moim zdaniem bardzo dużo ludzi psuje się również ucząc się tego, że co z tego, że ja zrobię wyborcy coś bardzo fajnego, co on powinien poczuć, że nagle ma władzę i tak dalej, zrobię z nim konsultacje, jak to nie zadziała ten mechanizm. A tak naprawdę wyborca chce ode mnie czegoś prostego, jak drut, w zasadzie opartego o system klientelistyczny. Ja panu zrobię tam piknik na rowerowy, radny jest zadowolony, bo sobie zdobył iluś wyborców, jest już w obozie prezydenta czy burmistrza i to jest prostsze. Czyli w momencie, kiedy za klientelizm się dostaje pieniążki takie wyborcze, nie w sensie łapówki, tak, ale to jest opłacalne, a te wszystkie ambitne programy są mało opłacalne i tak naprawdę człowiek się namęczy, ale nic z tego nie ma, no to psuje, tak? Znaczy psuje się nawzajem potem. I jedyny sposób to jest jednak stosować tą metodę 10%, znaczy trochę poprawiać, tak? Nie wierzyć, że się bardzo uda, ale że można przynajmniej próbować grać z tym światem takim wygodnym. Wracamy wobec tego do tematu odwagi. Odważnym jest też spróbować robić takie rzeczy, których nikt nie zrobił, trochę ryzykować, trochę robić pod prąd. No to jest ta odwaga, która może procentować. Nie wiem, czy umiemy... Nie wiem, czy umiemy rządzić, ale po długości tej dyskusji wnoszę, że umiemy rozmawiać. Więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Również bardzo dziękuję. Za wszystkie komentarze i udział w dyskusji. Dziękuję bardzo.